Okej, startujemy. Witam serdecznie. Piotr Gawron Gawroński i startujemy studio przed spotkaniem Polski z Arabią Saudyjską. Już za chwilę będzie ze mną nasz gość. Może już nawet jest teraz. Halo, halo, Michael. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Jest z nami Michał Kuczera, znany jako Michael. I razem z nim będziemy się do tego spotkania prowadzać. Witamy serdecznie wszystkich. Ja dzisiaj ubrany prawie że na galowo. Może troszkę włosy mógłbym lepiej sobie zrobić. Ale jest koszulka tutaj o taka ładna. Nawet obecna, aktualna. Witamy serdecznie wszystkich. A już nie było tego meczu? No był już, ale jak się okazuje, trzeba go powtórzyć, ponieważ administracja i EVPA tak zarządziła. No cóż, bywa i tak. A dlaczego? Natsu grał z troszkę innym nickiem, a tak naprawdę to wszyscy wiemy, że po prostu Arabia ma pewien problem z tym, żeby zaakceptować swoją porażkę. Michael, co na ten temat sądzisz? Wiesz co, dla mnie to jest sprawa dosyć zero-jedynkowa, bo to jest takie łapanie się już ostatniej jakby nitki, ostatniej deski ratunku. Mamy Polskę, która przegrywa pierwszy mecz 1-3, potem z kolan się podnosi, wygrywa mecz 3-0, demoluje rywala. Fakt faktem, mieliśmy dwa uderzenia w obramowanie bramki, ale liczy się to, co w sieci, tak? Polska powinna być sportowa w tym finale, a to w tym na przekroju ostatnich sezonów już nie pierwszy raz robią nam pod górkę, bo mieliśmy Illegal Esports, które tak naprawdę miało problem z IFPA. My mamy problem, więc no moim zdaniem chłopaki są już w finale, ale to już jest formalność. Drugi raz też to zrobię, bo w nich wierzę. Mam przygotowane naprawdę wiele grafik pod ten finał, więc mam nadzieję, że do niego awansujemy. Będzie jeszcze jeden specjalny gość, ale on się ujawni troszkę później. Lagi, to na pewno będzie problem. Szczególnie, że pewnie pierwszy mecz będziemy znowu grali na wyjeździe tak jakby. Myślisz, że to będzie miało główny wpływ na wynik spotkania? Wiesz co, dzisiaj rozmawiałem nawet z Nowakiem, to mówi, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że ty masz te lagi, oni tych lagów nie mają. I to jest zupełnie inna gra po dwóch stronach. To jest taka walka 11 na 11 plus jeszcze do tego lagi internetowe. Jak wiadomo, na najwyższym poziomie lagi to jest chyba najgorsza z możliwych rzeczy, która może się przydarzyć. Zdecydowanie to widać, jak komentuję nawet, jak oglądałem ostatnie spotkanie, to po prostu było widać, że oni się męczą, no i na pewno nie jest to przyjemne. Ja sam jak grałem, czasami nawet z tobą, to mieliśmy okazję grać z różnymi egzotycznymi drużynami, no i były naprawdę ogromne problemy. Uwierzcie nam, że to jest kompletnie inna gra, kompletnie inne spotkanie. Mała szybka analiza grup. Tak wyglądały drużyny Danii i Arabii Saudyjskiej po spotkaniach grupowych. Jak widzimy, Arabia 26 punktów, Dania 21, 7 zwycięstw, 3 porażki, a po stronie Arabii bez porażek. Gra Arabii potrafiła naprawdę zaskoczyć. Myślę, że lagi swoją drogą, ale oni potrafią grać w FIFA, nie uważasz? Tak, tutaj się właśnie pokazywał taki zawodnik Gustavo, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nick, który jest ofensywnym pomocnikiem i robi tam praktycznie całą grę, więc myślę, że chłopaki wyciągną wnioski i teraz już ten Gustavo zostanie przykryty. No mam nadzieję, że będzie to mecz już dwumecz, przepraszam, będzie to dwumecz łatwiejszy, bo jednak wiedzą już czego się spodziewać. Już wiedzą, że nie grają przeciwko Brazylii, także powinno być dużo lepiej. Zadajecie ponownie pytanie, czemu ponownie gramy z Arabią? Mecz finałowy z Danią jest zaplanowany na 22:30, ale niestety musimy powtórzyć spotkanie z Arabią, dwumecz, ponieważ tego zażądała administracja i EVPA. Jeden z naszych graczy miał, no, chyba miał Arka IB Natsu, tak? IB podłoga Natsu, a grał, a był zarejestrowany jako Arka Natsu, czy na odwrót? Chyba miał Arka Natsu na początku i tam był zarejestrowany, potem zmienił na IB Natsu. Dokładnie. No ale to jest czepianie się, tak jak sam mówiłeś, szczególików. Dla mnie to jest decyzja niezrozumiała, kontrowersyjna, wręcz skandaliczna. No i swoją drogą, tak jak już wiemy, administracja i EVPA też jest przychylna Arabii Saudyjskiej. Podobno jakieś znajomości większe. Po raz kolejny nie jest przychylna nam, to też łatwo zauważyć, co jest w jakiś sposób smutne, bo tak naprawdę od 2012 czy 2013 roku to my tą scenę tworzyliśmy od początku z zagranicznymi drużynami. Sam Burdzio mówił, że dostał propozycję, żebyśmy nazywali się jako EVPA, żebyśmy byli tym podmiotem. Było naprawdę mało reprezentacji na początku, pamiętam te czasy, a teraz dostajemy po tyłku, tak, że tak się brzydko wyrażę. Myślisz, że to jest powoli koniec naszego udziału w tych rozgrywkach organizowanych przez EVPA?
Wiesz co, nie zdziwiłbym się, bo tak to jak jesteśmy traktowani, to ile robimy dla tej sceny jako całość, a to jak jesteśmy traktowani jest w ogóle nieproporcjonalne, prawda? Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe. No nie jestem w stanie pojąć tego. Jasne, rozumiem. Jak można... To są Mistrzostwa Świata, tak? To nie jest turniej o pietruszkę. Masz rację. Do spotkania jeszcze 11 minut, więc mamy trochę czasu, żeby sprawdzić, jak wyglądały wyniki Arabii Saudyjskiej na przestrzeni całych mistrzostw. Jak widzimy, porażka tylko z Brazylią 2-0, a później 10-0. No naprawdę trochę komiczne i kosmiczne te wyniki Arabii Saudyjskiej w tym meczu z Brazylią, w tym dwumeczu. Ale jak widzimy, tego, że mają skuteczność, nie można im odmówić, ponieważ zero porażek w poprzednich spotkaniach. Uporali się z Rosją między innymi 1-0, 2-0, więc praktycznie bezproblemowo. Ekspertem jest Michał Kuczera, Michael. Michael, ty chyba też czasami jesteś znany, z tego co słyszałem, z krytykowania kadry. Czy w pewien sposób coś ci się nie podoba w obecnej kadrze? Wiesz co, na pewno parę wyborów Marcina nie rozumiem, ale... To są takie bardziej, wydaje mi się, śmieszki. Ja, jak dobrze wiemy, znam go prywatnie. Wydaje mi się, że mu ufam. Tak naprawdę spójrzmy od momentu, kiedy kadrę przyjął selekcjoner zimny i było drugie miejsce, to nie osiągnęliśmy, nawet nie zbliżyliśmy się do tego wyniku. Chyba tam rok później ktoś jeszcze zajął trzecie miejsce. Od tej pory odpadaliśmy raczej w takich fazach wczesnych, które nie przystoją takiej tak rozwiniętej scenie jak nasza. Jasne, jeszcze do selekcjonerów wrócimy, bo mam pewną przygotowaną scenę właśnie na ten temat. Zobaczmy drabinkę. Drabinka wygląda następująco. Oczywiście, jak wiemy, jest ona już nieaktualna, ponieważ wyniki z Arabią Saudyjską w tej chwili się zerują, gramy jeszcze raz. No i ten finał Dania-Polska to jest to, co chcielibyśmy, żeby się stało, ale no do tego jeszcze niestety jedna przeszkoda, którą już raz przeszliśmy tak naprawdę. Arabia Saudyjska, tak jak już widzieliśmy w wynikach na poprzedniej scenie, poradziła sobie doskonale z poprzednimi przeciwnikami. Zaczynali od Gwatemali, potem Ekwador, Brazylia, no i Polska razy dwa. Statystyki. Zobaczmy na strzelców. Jak widzimy, Arabia Saudyjska ma tutaj dwóch przedstawicieli. Jest to Goat, Mo, 19 bramek i Danger, więc naprawdę pole siłę ognia mają całkiem sporą zawodnicy Arabii Saudyjskiej. Ty, Michael, wspominałeś o jednym z obrońców, prawda? O Gustavo, on nie jest obrońcą raczej. Gustavo, a oczywiście, ofensywny pomocnik, tak. Przepraszam. Jest on również właśnie w asystentach. 10 asyst Gustavo, od nas Natsu 7. Oczywiście w strzelcach również Natsu. No Natsu doskonale gra w tych mistrzostwach, chyba trzeba przyznać, prawda? No tak, Natsu już nie pierwszy raz udowadnia, że jest topowym zawodnikiem na scenie. Wydaje mi się, że czysto skillowo trudno znaleźć drugiego takiego zawodnika i wydaje mi się, że też sukcesy Izako czy też Vespertilio na PC to jest w dużej mierze zasługa tylko i wyłącznie Natsa. To jest zawodnik, który w kluczowym momencie weźmie grę na siebie i zrobi coś, czego przeciętny zawodnik by nie zrobił. Na tym, wydaje mi się, polega cała siła Izako po reprezentacji Polski czy kiedyś Vespertilio. Czyste konta, GK. Tutaj znany nam Krisox. Oczywiście mamy również Duńczyka na samej górze, ale o Duńczykach może później. Jednak skupmy się na Arabii, bo wiadomo, każdy chce, żeby zagrać z tą Danią, ale do tego jeszcze będzie okazja, o tym jeszcze będzie okazja pogadać. Jak widzimy, 8 razy graczem meczu był niejaki Goat, który również ma 19 bramek. Jeszcze czysty Gonta Dev, slajd nam się za chwilę przewinie. Tutaj jest dwóch obrońców Arabii Saudyjskiej. Więc jak widać, i z przodu, i z tyłu idzie im całkiem nieźle. No ale jak widać, idzie im też całkiem nieźle rozmawianie z administracją. Na tyle, na ile znam zawodników, którzy grają w tym momencie w kadrze, wydaje mi się, że taki pstryczek w ich nos może podziałać tylko i wyłącznie mobilizująco i mam nadzieję, że to wszystko się zakończy już w pierwszym meczu i będą mogli spokojnie z chłodnymi głowami przystąpić do finału. Bo też po statystykach patrząc, Arabia wydaje się być trudniejszym przeciwnikiem niż Dania, więc jeżeli już jej sprostają, nie zlekceważą przeciwnika, to uważam, że skillowo są w stanie ich połknąć. Tym bardziej, że jest to jeden mecz, a wtedy gra już głównie głowa na takim poziomie. Selekcjonerzy, spójrzmy. Tak wygląda bardzo piękna grafika. Polacy na Mistrzostwach Świata i EVPA. Jak widzimy, jest szansa na historyczne zwycięstwo. Najbliżej było w 2014 roku, gdzie mieliśmy drugie miejsce. Rok później trzecie.
Co prawda już w tej chwili powinniśmy się z tym osiągnięciem zrównać. Nawet na tej grafice jest napisane pierwsze lub drugie miejsce Polska, Dania. No ale jak wiemy, nieoczekiwanie, jak grom z jasnego nieba przyszła informacja o naprawdę całkiem ciekawym ruchu Arabii Saudyjskiej, bo no, jak myślisz, gdybyśmy my poprosili administrację IFAP o coś takiego, o co proszą, o co prosi Arabia Saudyjska, to by się zgodzili? Ja myślę, że my mielibyśmy problem nawet z anulowaniem niesłusznej żółtej kartki, więc a co dopiero wynikiem półfinału. No ale co tu dużo mówić. Trzeba wyjść na boisko, drugi raz pokazać swoje i nie przejmować tą organizacją. A moje osobiste zdanie jest takie, że skoro oni tak nas traktują, to zawsze można poszukać czegoś innego. Ciekawy komentarz, bo Arabia ma ropę. Może to dlatego. Zobaczymy składy teraz. To są składy przewidywane, ponieważ no, ciężko jest dostać takie informacje niestety. To są składy z ostatnich spotkań. Arabia Saudyjska i Dania. O Danii jeszcze pogadamy. Jak widzimy, w Arabii mamy kilku zawodników, którzy już się przewijali w statystykach, między innymi Danger Goat, Gustavo, no i obrońcy, czyli środkowy Nager, tak mi się wydaje, że tak trzeba wypowiadać jego nick. Też zwróć uwagę, że Arabia Saudyjska gra na trzech stoperów. Tak, dokładnie, 3-5-2. Pokazuje, że jeżeli Marcin zdecyduje się na trzech napastników, to mogą mieć niemały problem tutaj zawodnicy z Arabii Saudyjskiej, żeby to utrzymać. Pytanie tylko, czy zmieni taktykę, zaryzykuje. Bo z tego, co się orientuje, to w pierwszym meczu raczej chyba nie było trzech napastników, prawda? Nie, nie było. Skład Polski już za chwilkę przedstawimy. Akurat ten skład już będzie przedstawiony w szatni, nie na oddzielnej grafice. Warto wspomnieć, że Marcin po spotkaniach z Arabią Saudyjską, a przed, mam nadzieję, miejmy nadzieję, spotkaniem z Duńczykami, do nas tutaj dołączy porozmawiać. Zadamy mu kilka pytań. Miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwy po spotkaniu z Arabią Saudyjską. A wiemy, że był zdenerwowany. Sam nam mówił, prawda? No tak, jego reakcja była dość jednoznaczna. I w sumie też nie tylko jego, bo tak jak rozmawiałem z kadrowiczami, to wszyscy byli pełni żalu, no bo jak inaczej? Jak, w ogóle jaką mieć inną reakcję, jeśli nie żal? Bo jeżeli wywalczysz coś sobie, poświęcisz na to wieczór i tak naprawdę jesteś, mentalnie przez cały tydzień jesteś w tym finale i myślisz o finale, a nie o kolejnym półfinale, też ciężko się zmobilizować. To jest dość ciężka sytuacja, tym bardziej, że grasz 3 mecze o stawkę, nie tylko finał, więc... Czy będzie to próba charakteru dla naszej kadry? Tak, z pewnością, i też będzie całkiem inaczej smakował ten tytuł, jeśli wygrywasz nie tylko z zawodnikami, ale również z administracją. Zgadzam się z tobą, mamy jeszcze 4 minuty do spotkania, ja już widzę naszą szatnię. Ale mecz się jeszcze nie zaczął, a mamy jeszcze jedną rzecz do obejrzenia, mianowicie skrót spotkania ze Szwajcarią, czyli tak naprawdę ostatniego spotkania, mimo że wiadomo, że był to mecz z Saudyjczykami, ale oficjalnie ostatnim spotkaniem naszym był ćwierćfinał ze Szwajcarią i ten mecz właśnie teraz sobie obejrzymy. Skrót tutaj spotkania. Patryk Piszka zauważył, że masz fryzurę na Michała Gąsierowskiego z Eleven. Pozdrawiamy Patryka Piszkę. Oglądamy skrót, zaraz wracamy. Polska, Szwajcaria, witam was. Piotr Gawron Gawroński. Ale miejmy nadzieję, że najlepsze przed nami. Nowak dośrodkowuje. Zaleś zgrywa, no i jest nad suma pustą bramkę. Gol! 32 minuta spotkania. Gajewski daje prowadzenie Polakom. Ale piłka do niego nie dotarła. Może teraz coś zrobi z piłką, na przykład poda do Natsa i 2-0! Gajewski daje nam drugą bramkę! I prowadzimy ryzykownie, ale piłka dotarła do Perzestego. Salvik, no i niestety to ryzyko teraz się nie opłaciło. Tornado i 2-1! Teraz Szwajcarzy śmielej, no i Tornado podaje i mamy szczęście. Jeszcze cały czas on, no niestety bramka dla Szwajcarów. Dośrodkowanie, tam jest Kowalski i jest jeszcze Zaleś! 1-1, bardzo ważna bramka! No bardzo ważny gol, 2-1 w pierwszym meczu. Ten gol daje nam oddech. Jeszcze jest Natsu i gol! 2-1! Więc naprawdę doskonała teraz sytuacja dla naszych reprezentantów. Sędzia sięga powoli już po gwizdek i kończy mecz. Dokładnie, dokładnie tak było.
Michael, pomijając spotkanie z Arabią, które tak jakby się nie odbyło, czy podobała ci się gra naszych zawodników ze Szwajcarią? No tak, tak jak mówiłem, widać było, kto strzelił dwie pierwsze bramki, kto zrobił tą różnicę, czyli Natsu. Wydaje mi się, że głównie na niego powinniśmy liczyć w półfinale, tudzież w późniejszym finale, jeśli się odbędzie. Na pewno jest co poprawiać w defensywie, ale to wydaje mi się, że to jest zmorą większości polskich drużyn, ponieważ my często gramy dobrze w ofensywie, zapominając o grze w obronie. Zacznie taka już mentalność naszej sceny, no ale miejmy nadzieję, że to co z przodu wystarczy. Spójrzmy jeszcze raz szybko na wyniki Saudyjczyków. Można zauważyć, że tracą mało bramek. Bardzo wiele zer po ich stronie. Zależy, czy liczymy półfinały, które się odbyły, czy ich nie liczymy, bo wtedy stracili cztery dodatkowe. Nie liczymy ich. Ale miejmy nadzieję, że to co widzicie na ekranie zmieni się na ich niekorzyść, a naszą korzyść. Zobaczymy. Do spotkania minuta, więc już powoli przechodzimy do szatni. Tam będzie również widoczny skład Polaków na dzisiejszy wieczór. O, niestety małe problemy teraz mam z transmisją naszych Polaków. Mam nadzieję, że to tylko chwilowo. Bo w tej chwili tak jakby tej transmisji nie ma. Ale my jesteśmy cały czas, więc będę was na bieżąco informował, co i jak. W tej chwili. Że nas wysłannik Carlos troszkę przysnął, czy? Tak, dokładnie. Transmisja. Piorun uderzył. Marcin dwie minuty temu na naszym tajnym czacie napisał, że startują za 5 minut, także jeżeli matematyka się sprawdzi, to za 3 minuty powinniśmy wystartować z meczem. Czekamy więc na obraz. Widać po zdjęciach, że Piotrek oglądają cię nawet na telewizorze. Tak, dokładnie. Widzę właśnie zdjęcie, gdzie jestem odpalony na telewizorze. Wygląda to całkiem nieźle. Mamy nowy link, całe szczęście. I z niego skorzystamy. Dobrze, przechodzimy już do szatni. Spójrzcie, jak wygląda skład. Za chwilę dołączy do nas jeszcze jedna osoba. Ja tobie, Michał, dziękuję. Ja dziękuję również. Jaki stawiasz wynik? Jeśli chodzi o półfinał, obstawiam, że w pierwszym meczu będziemy mieli jakiś remis, bramkowy na pewno. Bo jednak będzie to połączenie złe, ale wydaje mi się, że Motion wyciągnie odpowiednie wnioski. A w drugim meczu obstawiam jakieś gładkie 3-1 dla Polaków. Nie uda się zachować czystego kąta, ale będzie to dość spokojny mecz. No dobrze. Słyszeliśmy. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Do statystyk i do innych grafik jeszcze będziemy wracać po spotkaniu z Arabią Saudyjską. No miejmy nadzieję, że oczywiście w spotkaniach zwycięskich. W takim razie ja dziękuję. Dzięki bardzo, Michał. I powodzenia. Cześć. Dzięki. Cześć, cześć. Ok, przechodzimy do szatni. Na razie podziękujemy muzyce. Na pewno jeszcze będzie nam brzmiała. Kim był ten ekspert? Był to Michael. Michał Kuczera, już wieloletni zawodnik wirtualnych klubów. A my już się skupimy w tej chwili na meczu. Tak wygląda skład, czekamy jeszcze na jednego zawodnika z przodu. Tydzień temu graliśmy z Arabią. Niestety te spotkania muszą być powtórzone. Powód: nakaz administracji. Jeden z naszych zawodników miał, no,
inny nick, ale taki nieznacznie, był to Natsu. Wiele dowodów przesyłanych nie zadziałało, ale jak również się dowiedzieliśmy, administracja JVPA sympatyzuje z Saudyjczykami. Jest na dowolnym oczywiście, w tej chwili widzę. A jest to również jeden z nakazów. Ostatnio o tym zapomnieliśmy. Naszego środkowego obrońcę Zalesia wyrzuciło ze spotkania. No i tego dowolnego nie było. Ale to nie jest główny powód powtórek. Spotkanie już powinno się za chwilę rozpocząć. Jak widzimy, w bramce Krisok, po lewej stronie Salvik, dalej Carlos, El Killero i Juliano. Pomoc to Pepperoni, Kardasz, Hubert, Nowak. Atak to Łukasz i Natsu, którego widzimy na dowolnym. Witam serdecznie oczywiście wszystkich. Cieszę się, że tak licznie oglądacie spotkania. Mam nadzieję, że również mecz finałowy się odbędzie i będzie was jeszcze więcej. Oczekujemy, nie mam żadnych informacji o opóźnieniach. Pewnie czekamy na Saudyjczyków. Miejmy nadzieję, że spotkania, które rozegraliśmy tydzień temu, dały nam pewien obraz reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Wiem, że Marcin oglądał te spotkania nieraz. Mam nadzieję, że przekazał wiele informacji swoim zawodnikom. Może nawet więcej niż przekazał Jerzy Brzęczek Krystianowi Bilikowi. Łączenie z rywalami to oznacza, że startujemy. Lecimy. Miejmy nadzieję, że będzie łatwiej niż ostatnio. Miejmy nadzieję, że lagi nie będą przeszkadzać i Polska pokaże, jak się gra w wirtualną piłkę. A ze stadionu witają was Piotr Gawron-Gawroński i Bartosz Oraju-Fatyga. Oczywiście wszyscy trzymamy teraz kciuki przed reprezentacją, za reprezentację Polski, no bo jakby nie było, no już byliśmy w wielkim finale, a ta decyzja została cofnięta. Oczywiście my teraz spoglądamy na skład, na ten, który został wybrany przez Motiona. Póki co jednak to Arabia Saudyjska w ataku. W tej chwili Saudyjczycy dośrodkowują, no i dobrze, Krisok w pierwszym spotkaniu, zobaczymy, czy będzie zmiana. Pamiętamy, że tydzień temu grał Maver w drugim spotkaniu, ponownie Saudyjczycy. Zdecydowanie Krisok w tym momencie chyba jako jedyny reprezentant Polski ma szansę zachować czyste konta i wpisać się na najlepszą czołówkę, jeśli chodzi o pierwsze miejsce właśnie w tym zestawieniu. On tych czystych kont ma 5, a najlepszy zawodnik tylko 7, także jest szansa, że teraz on wyprzedzi w klasyfikacji tamtych zawodników. Dokładnie tak, duński bramkarz jest na samym czele. Może będzie okazja, żeby dzisiaj się spotkali właśnie Krisok i ten bramkarz, ale wróćmy do spotkania. Skrzydłem Saudyjczycy. Widać, że na razie Polacy w defensywie zaczynają tak samo dobrze, jak zaczynali tydzień temu Saudyjczycy. Zdecydowanie mam nadzieję, że to nie jest stres Polaków. Teraz strzał na szczęście zablokowany przez obrońców. No i wreszcie może teraz wyjdziemy z własnej połowy. Zaatakujemy Saudyjczyków. Tymczasem jednak szybko odebrana piłka.
Lagi są większe niż poprzednio, pisze selekcjoner, który w spotkaniu nie gra, ale obserwuje oczywiście i słyszy, co mówią chłopaki na TeamSpeaku. No to oznacza pewne problemy. Mam nadzieję, że w pewien sposób już przyzwyczajeni nasi zawodnicy po poprzednim tygodniu potrafią wyczuć grę, gdy jeździ się na łyżwach. Niestety przed chwilą widzieliśmy na spalonym Arkanatsu, no i Benatsu oczywiście. Właśnie przez te zmiany ników mamy powtórzone to spotkanie półfinałowe Mistrzostw Świata IFVPA. Póki co na razie Polacy, jest szansa, świetne podanie do Łukasza, ten jednak traci piłkę. Wybijają na szczęście obrońcy na wrzut z autu. Przy piłce Kardasz, pewna postać w środku pola, zawodnik Izako Bors. Teraz zobaczmy, jak gęsto jest tutaj pod polem karnym, ale teraz pomyłka! Natsu! Gol! 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 Mamy bramkę! 1-0! Dokładnie tak, serduszko dla kibiców! No i niezawodny Natsu! Świetna akcja w wykonaniu Polaków, trochę pogubiła się obrona Saudyjczyków, no i mamy 1-0, mimo tych ogromnych lagów jestem szczęśliwy, niesamowicie, trzymamy kciuki, żeby tak w tym momencie grała nasza reprezentacja, żebyśmy za chwilę pojawili się w tym wielkim finale, na który tak wszyscy czekamy. Jest Natsu, jest Jon, jest 1-0. Jest Natsu, jest impreza, zobaczymy, czy na tym się skończy, chociaż nawet 1-0, pewnie nasi zawodnicy po ostatnich spotkaniach braliby w ciemno, bo jak wiemy, przypominamy, są ogromne lagi. Zobaczmy teraz Saudyjczycy na prawym skrzydle. Będzie chyba jakieś dośrodkowanie. Na razie nie, wycofana piłka. Mimo wszystko to oni cały czas przy futbolówce. Jest obrońca. Mimo wszystko szybko z Dodzinowska na piłkę. Uderzenie i Chris Ox z fantastyczną interwencją. Mamy rzut rożny. Stały fragment gry dla Saudyjczyków. Jak widzimy, wielu wysokich zawodników mają zawodnicy w czarnych strojach. I do takiego właśnie podanie on wygrywa, zgrywa i uderzenie Arabi. Dobrze, Chris Ox, całe szczęście to uderzenie w sam środek. Zobaczmy, daleko wybita piłka znowu na Natsu. Świetnie, teraz wyprzedzi może obrońcę. Jednak nie, sięgnął tam nogą jeden z zawodników Arabii Saudyjskiej. No i jest teraz wrzut z autu. Czekamy, z dalekie wyrzucanie piłki. Jednak niedokładne, wraca piłka pod nogi Saudyjczyków. Fenomenon. Efektowne podanie, Regista znalazł kolegę, Goat, on jest naprawdę groźny, jak wiemy, on jest nas wysoko bardzo w tych statystykach, chyba 19 bramek, jak dobrze pamiętam. Gustavo, tak, to jest on, jeśli chodzi o te potężne strzały, w ogóle bardzo dobry zawodnik, wszyscy o tym mówili, wy też zresztą dzisiaj w studio przedmeczowym, a widziałem, jak Natsu już tam wychodzi za linię obrony, nie udało się jednak zagrać do niego piłki znowu, a Saudyjczycy w polu karnym Polaków, na szczęście Salwik czyści lewą stroną, wybija daleko futbolówkę, Nowak zdaje do środka, znowu do Nowaka, no i tak też teraz, przepraszam, to był Łukasz, on zgrywał do Nowaka. Prowadzimy 1-0, ale według mnie optyczną przewagę mają zawodnicy Saudyjczyków. No nic dziwnego. Fenomenon wprost pod nogi Juliano. Ten niestety szybko traci ponownie ten zawodnik, który gra jako wahadłowy, dośrodkowanie. I niestety bardzo zła sytuacja. 1-1. Teraz świetnie poradzili sobie zawodnicy Arabii Saudyjskiej, naprawdę rozklepali tutaj obronę Polaków, no rozumiemy, że są to też lagi, więc być może gdzieś spóźnione reakcje zawodników są spowodowane właśnie tym, że gra jednak inaczej reaguje na oba serwery, gdzie my zwykle po prostu rozgrywamy swoje spotkania, teraz ściągnięcie piłki na prawą stronę. Tutaj Hubert z futbolówką musiał się zatrzymać. Hubert cały czas on i źle zagrywa do Natsu. Mimo wszystko mylą się też Saudyjczycy. Jakby mieli lagi. Ale oni chyba nie mają. Będzie to środkowanie na Rafalskiego. Zobaczymy, czy będzie killerem. Jednak krótkie rozegranie do Ibenatsu. Natsu, podniesiona piłka, do środkowanie obok bramki. Ale to jednak było wybicie obrony. Kolejny rzut rożny dla reprezentacji Polski. Tym razem dośrodkowanie właśnie na wspomnianego wcześniej killera. No ale dobrze bramkarz. Mamy rzut wolny dla Saudyjczyków.
że to jest też dobre zdarzenie, że ten faul został odgwizdany, bo jak widzieliśmy w powtórkach, ta piłka już takie typowe QW, tam już wybiegał na pozycję zawodnik Arabii Saudyjskiej, także powiedzmy, że to szczęście reprezentacji Polski. Tymczasem Nowak, zagranie do Łukasza, musi się wycofać, nie miał do kogo zagrywać i zobaczmy zresztą, jak dobrze ustawiają się Saudyjczycy. Oni bardzo szybko cofają się do własnej połówki i tutaj zagęszczają środek pola. Zobaczmy, jak dużo teraz czarnych koszulek wędruje właśnie w okolicy swojego pola karnego. Dobre piąskowanie bramkarza Arabii i przy piłce właśnie Goatmo teraz. On czaruje, poczekał na swoich kolegów. Gustavo, bardzo dobrze Łukasz, który cofnął się z ataku, żeby wspomóc swoich kolegów. Krisox po raz kolejny interweniuje. No niestety nie zachował czystego kąta. Nie udało się tej sztuki teraz dokonać. Zobaczymy, co będzie w drugim spotkaniu. Czy oczywiście pojawi się on znowu pomiędzy słupkami bramki reprezentacji, czy też jednak będzie to inny bramkarz, wspominałeś Mavera. Mam nadzieję, że uda mu się jednak zdobyć ten tytuł najlepszego bramkarza tego turnieju. Świetnie, teraz rozciągnięta piłka na lewą stronę. Jest Nowak, Nowak odwraca się z piłką i troszkę chyba za dużo teraz driblingu w jego wykonaniu. Bardzo dobrze Ferdinand, najprawdopodobniej jego idolem jest niejaki Rio Ferdinand. Teraz potoczne QW, ale doskonałe przyjęcie, również całkiem dobre. I Saudyjczycy już w polu karnym. Goatmo, uderzenie prosto w Christoxa. I przy piłce Salvik, on wybija jak najdalej. Jest chwila odetchnięcia dla defensywy. Teraz jeszcze wybita piłka przez Saudyjczyków. Kartasz będzie egzekutorem tego stałego fragmentu gry. To on daleko wyrzuca piłkę, ale znowu niedokładnie. Piłka wędruje już na połowę reprezentacji Polski. Mimo wszystko nie udaje nam się jej odzyskać. Już jest doliczony czas gry. Za chwilę sędzia sięgnie po gwizdek 1-1. To jest całkiem dobry wynik, biorąc pod uwagę, z jakimi problemami borykają się nasi zawodnicy. Koniec pierwszej połowy. Statystyki, no. Zdecydowanie tak, no ale statystyki, Piotrze, no przemawiają za Arabią Saudyjską. Bardzo dużo strzałów, aż 6, 5 celnych. Aż tyle musiał razy interweniować Krisox. No, te statystyki nie są rewelacyjne. Nie są, ale pamiętajmy, gramy na wyjeździe dodatkowo z lagami. Myślę, że to było do przewidzenia, że będzie podobnie jak tydzień temu. Na pewno u siebie będziemy grali lepiej. Miejmy nadzieję oczywiście, że tutaj nie będzie wyniku 3-1, tylko faktycznie zakończy się on remisem, a w kolejnym meczu Polacy jednak wyjdą na prowadzenie, bo naprawdę ten finał naszym zdaniem się im należał, a ta zmiana niku, przecież to widać, jeśli chodzi o zmianę, no to tak, nie rozumiem, dlaczego taka decyzja administracji. Wiemy o tym, że no takich rzeczy się po prostu nie robi. Jakby nie było, prowadzimy ligi, jesteśmy administratorami, no i w życiu byśmy nie wpadli na taki magiczny pomysł, aby do takiej rzeczy się przyczepić. Tymczasem jednak teraz mała pomyłka w obronie reprezentacji Polski, no i Arabia Saudyjska przed szansą. Regista, niedokładnie, dobrze Hubert, szybko odzyskał i był faulowany. Sędzia dopiero teraz sięga po gwizdek. Całe szczęście sędzia, no chyba nie jest delegowany od IFVPA. Nowa próba zagrania na Natsu, może dobiec do tej piłki. Ajajaj, jednak wyprzedził bramkarz. Dobrze odczytał teraz intencje polskiej reprezentacji właśnie goalkeeper Arabii Saudyjskiej. Ale to była ładna próba w wykonaniu Polaków. Daleko killer przegrywa Natsu. On nie jest najwyższym zawodnikiem, ale całe szczęście z piłką przy ziemi potrafi robić cuda. Goatmo, Regista. Teraz myli się fenomenon i jest Ibenatsu. On przy piłce próbował teraz cofnąć do kolegi z zespołu. Ta próba nieudana, ale walczy do samego końca. Doskonałe to podanie! Świetnie, Krisox! Wybicie obrońcy, jest! Udało się tą piłkę wyrzucić daleko od własnego pola karnego, ale to nie koniec teraz. Świetna interwencja Krisoxa. No i zobaczmy, jest znowu dobra jednak postawa obrony reprezentacji Polski. No i przed szansą Polacy. Mieliśmy szczęście, dobrze zachował się Krisox.
Skupienie będzie ważne, szczególnie skupienie w obronie. Ten wynik jest całkiem dobry. Znając chłopaków, oni by chcieli strzelać jeszcze więcej. Do tego są przyzwyczajeni. Do tego jest przyzwyczajona nasza polska kadra. Ale jak widzimy teraz, prosty błąd, no i Saudyjczycy przy piłce. Środkiem boiska teraz próbują jednak rozegranie na lewe skrzydło. Jest fenomenem. Po raz kolejny on przy futbolówce. Bardzo aktywny zawodnik Arabii Saudyjskiej. No i dobrze, Nowak może teraz przed szansą. Świetnie zagranie do Natsu. 3-3 w sumie, jeśli chodzi o zestawienie zawodników. Teraz faulowany Natsu. Myślę, że poczeka. To jest całkiem niezła odległość, żeby dośrodkować albo podać na krótko i wtedy coś pomyśleć, co zrobić z futbolówką. Tak też się stanie chyba. Sprawdźmy. A jednak rezygnują z tego taktycznego założenia. Hubert, dośrodkowanie, tam jest Rafalski, ale jest też Regista, no i kontra po stronie Saudyjczyków. Na szczęście już dużo białych koszulek jest na naszej połowie, także to chyba nie będzie takie szybkie przebieżka pod pole karne. Zobaczmy teraz pomyłka, troszkę ta piłka dziwnie odbita od obrońcy, mogła zaskoczyć Krisoksa. Na szczęście to zagrożenie jest na razie odepchnięte, tymczasem mamy rzut rożny dla Arabii Saudyjskiej. 63. minuta spotkania. Jak widzimy, Rafalski kryje jak może zawodnika z numerem 4. Dośrodkowanie troszkę dalsze. Dobrze radzi sobie Łukasz. Na razie mało Łukasza w ataku. O wiele więcej widoczny jest Natsu. Dośrodkowanie, no i jest bardzo groźnie. Słupek. I kolejny rzut rożny. Teraz ratuje naszą reprezentację przed stratą gola, aczkolwiek ogromne było zamieszanie w tym polu karnym. No, mam nadzieję, że to nie jest małe rozluźnienie formacji defensywnej Polaków. Kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie. No i jest Ferdinand! Całe szczęście to uderzenie nie mogło zaskoczyć bramkarza. Ciekawe mają rozwiązania tych stałych fragmentów gry Saudyjczycy, ale teraz Natsu doskonale przyjął, jest sam na sam z bramkarzem. Uderzenie, no ale niestety prosto w nogi bramkarza. Już myślałem, że razem z tobą będę krzyczał gol. Tymczasem no gdzieś tam do końca wyczekali zawodnicy Arabii Saudyjskiej właśnie naszego napastnika. No i Natsu jeszcze raz przed szansą, znowu podnosi piłkę, dośrodkowanie. Jednak niedokładnie, mimo wszystko nasza była piłka przez chwilę. Szybko odzyskali jednak zawodnicy Arabii Saudyjskiej. To był błąd oczywiście jednego z obrońców. No i mam nadzieję, że on się w tym momencie nie zemści. Jest Arabia Saudyjska w polu karnym. Dośrodkowanie, krótkie rozegranie i Krisoks po raz kolejny ze świetną interwencją. Ale nie mogą tak Polacy dopuszczać Saudyjczyków do rozgrywania akcji. No naprawdę są przygotowani do tego spotkania. Bardzo dobrze kombinują. Krótkie rozegrania piłki wychodzą im naprawdę dobrze. Pamiętajmy, że tydzień temu było 3-1. Na razie jest 1-1. Całkiem dobry wynik. Ratuje nas trochę Krisoks. Albo może bardziej uderzenia w sam środek Saudyjczyków. W poprzedniej sytuacji pewnie wpływ na zachowanie Natsa w sytuacji sam na sam miały już wspominane opóźnienia. Tak mi się wydaje. Teraz Saudyjczycy. Dobrze to rozegrał fenomenon. Ale wyrzucił siebie skór. No i piątka. Na razie dobrze. Ten wynik 1-1 w momencie, kiedy tak mocno atakuje Arabia Saudyjska, jest dobrym wynikiem. Mimo wszystko Polacy muszą gdzieś tutaj jeszcze się obudzić, jeszcze powalczyć. Zdecydowanie no, ten wynik to nie jest to, czego byśmy chcieli, bo ta, chociaż zaliczka jednobramkowa przed kolejnym spotkaniem byłaby naprawdę dla nas... Teraz jest dobry rozwiązanie! Jest gol! Ależ teraz świetne rozegranie, szybko Natsu zareagował, no i pomyłka bramkarza, tym razem nie zdążył, 2-1, o tym mówiliśmy, pięknie, pięknie. Kolejny gol Natsa, w tej sytuacji to wyglądało tak, jakby to bramkarz miał lagi, a nie nasi wspaniali reprezentanci. No i jak odpowie na to drużyna Arabii Saudyjskiej? Carlos teraz... doskonale. Teraz apelujemy o spokój defensywy. Ta euforia, która pewnie wybuchła w reprezentacji, musi się trochę uspokoić. Trochę zimnej wody, teraz kubłyn na głowę i walczymy do samego końca. Jest 81. minuta spotkania. Utrzymajmy ten wynik. Może jeszcze coś ukąsimy, jakąś kontrę. Tak jak przed chwilą, tymczasem Nowak wybija piłkę. Rzut rożny.
Natsu, wielka zemsta na Saudyjczykach. Przecież to do niego mieli pretensje. Z jakim ty nikiem grałeś, chłopie? Kim ty jesteś? Jesteś innym człowiekiem. No, jak się okazuje dzisiaj, to był ten sam Natsu. Zobaczmy, bo to nie koniec meczu. Teraz dobrze Kardasz. 1-2. Wszyscy trzymamy kciuki. Ja już prawie zjadłem całe paluchę. Tak teraz się denerwuję. Zobaczmy, dośrodkowanie wybijają obrońcy reprezentacji Polski, ale to nie koniec. Jeszcze krótkie rozegranie z poświęceniem obrońcy. Wybita piłka. 85. minuta meczu. Piotrze, co tu się dzieje? Panie sędzio, kończ pan ten mecz. Można by było już krzyknąć, ale to jeszcze nie ten czas. Jeszcze chwila, Polacy. Jeszcze moment. I będziecie mieć te upragnione zwycięstwo w tym pierwszym dwumeczu. Może Saudyjczycy się otworzą i będzie jeszcze jakaś sytuacja dla nas. Mamy rzut wolny i to jest całkiem dobra pozycja. I w ogóle dobra sytuacja przez to, że jest to 88. minuta spotkania, a jesteśmy pod bramką Arabii Saudyjskiej. Nowak podaje do Natsa i gol! Hat-trick! Natsa! Polska! Ten sam wynik co Arabia, tylko w drugą stronę! Świetny wynik dla Polaków! Co tu się wyprawia? Oby to dowieźli do samego końca, oby teraz nie stracili żadnego gola. Piękna końcówka reprezentacji Polski. 3-1. Tydzień temu pod koniec bramkę straciliśmy, a dzisiaj trafiamy. No cóż, no i po co to było, Saudyjczycy? Po co było naszych zawodników denerwować? Macie za swoje, a szczególnie Natsu pokazał wam, gdzie raki zimują. Na razie jeszcze nie mówmy, hop, jest doliczony czas gry. Ostatnia akcja, być może Saudyjczyków, strzał nad bramką, świetnie. Takie strzały możecie oczywiście oddawać non-stop. Jest doliczony czas gry, to już jest końcówka. Ja liczę na dalekie wybicie oczywiście, jak najdalej od własnego pola karnego. No i to, że sędzia za chwilę zakończy nam ten mecz. Jest 3-1, czyli to, co powiedziałeś, odwrotność. I trzymamy kciuki, żeby nie było tej odwrotności w kolejnym spotkaniu. 3-1, wygrywamy to. Koniec meczu, a następne spotkanie będzie troszkę łatwiejsze teoretycznie, bo gramy u siebie, wiemy co to oznacza. Bohaterem Natsu, nasz ekspert Michael przed spotkaniem mówił, że kto inny jak nie Natsu. Wspominaliśmy o nim, wychwalaliśmy go, no i chyba tak będzie już do końca turnieju, mam nadzieję. Świetnie, naprawdę świetna postawa Arka Natsu, no ale słuchaj, te bramki, które strzelał, oczywiście są wypracowane przez jego kolegów z zespołu. Przecież te podania, które do niego były kierowane, no coś fantastycznego. Może ten początek meczu nie szło, może w tych statystykach faktycznie nie brylowaliśmy, ale ta zimna głowa do samego końca zrobiła swoje. No i 3-1 dla nas, przynajmniej w tym pierwszym meczu. No i liczymy na to, że ta dwubramkowa przewaga zostanie utrzymana w kolejnym spotkaniu. Wracamy do mnie, puszczamy sobie jakąś fajną muzyczkę. Pocieszmy się trochę, szczególnie, że wynik doskonały. A co? Zaszalejmy. 3-1 wygrała nasza reprezentacja. Ciekawe, czy będą jakieś zmiany w spotkaniu numer 2. Bardzo możliwe, bo Motion jest znany z tego, że na drugie spotkania raczej przeważnie zmienia bramkarzy. Ale może będzie jakaś zmiana z przodu, na przykład The Famous One? Zobaczymy. Teraz będziemy mieli rękę na pulsie. Zobaczymy, jak długo potrwa przygotowanie się zawodników do spotkania numer 2. A ja spoglądam teraz na klasyfikację strzelców. I niby Natsu, patrz, tylko 10 bramek. A mam wrażenie, jakby strzelił no, z 50 na tych mistrzostwach już. A na razie Brazylijczyk, niejaki Vinicius, co już wam pokazuje, jest liderem. Ale to się wszystko może pozmieniać, szczególnie po tym półfinale i po finale. Tak wyglądają statystyki. Pewnie są już one nieaktualne, ale warto rzucić okiem. Jeszcze raz spojrzymy też na ostatnie spotkania
Arabii Saudyjskiej, no jak widzimy, oni nie mają w zwyczaju przegrywać. W ogóle nie mają w zwyczaju tracić bramek. No ale całe szczęście, nasza polska reprezentacja to nie jest na przykład Barbados albo Gwatemala. No i coraz bliżej do tego, żeby ta piękna grafika towarzyszyła mi już za kilkanaście minut. Jesteś Bartek może? Bartek do nas pewnie zaraz wróci, więc ja szybko... Jestem. Jesteś. Musimy podsumować trochę to spotkanie. No według mnie początek naprawdę całkiem obiecujący dla Saudyjczyków. Znaczy ja to w ogóle byłem wystraszony strasznie, bo naprawdę Polacy jakby ze stresu ogólnie gdzieś tam oddawali dość spore pole do gry Arabii Saudyjskiej. Tymczasem jednak to my pierwsi strzeliliśmy gola. Zresztą Ibn Atsu tak tutaj przez nas wychwalany. No, dało to trochę spokoju, aczkolwiek odpowiedź Arabii Saudyjskiej dość szybka, 1-1. Przez dalszą część spotkania też widzieliśmy no, niepewna sytuacja tej polskiej reprezentacji. 45 minut zakończone, statystyki wręcz miażdżące po stronie Arabii Saudyjskiej. No i ostatecznie jednak 3-1. Wynik taki, jak był w poprzednim, jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, odsłonie tego spotkania, no bo tam było 3-1, ale dla Arabii Saudyjskiej i te 3-1 musieli Polacy odrabiać i ostatecznie wygrali wtedy 3-0. Mam nadzieję, że ta sytuacja, tak jak mówisz, odwróciła się, ale że się nie odwróciła też właśnie wynikiem drugiego spotkania. Jasne, już widzę, że będzie zmiana w ataku, będzie The Famous One. I to jest chyba jedyna zmiana na spotkanie numer 2. Dokładnie tak. Zejdzie Łukasz, na jego miejsce wchodzi Patryk Bukowski, znany wszystkim oczywiście jako The Famous One, napastnik Paradise. Zobaczymy, no, czy Chris on... Ox na bramce. Chris Ox, naprawdę trzeba go tutaj pochwalić. Mam nadzieję, że teraz nas nie słucha, jest bardziej skupiony na tym, co się będzie działo za chwilę w nowym meczu, ale jego interwencje tutaj po prostu zrobiły niesamowitą robotę. Gdyby nie on, gdyby nie jego wyczucie w niektórych sytuacjach, przynajmniej takie 3 naliczyłem, które praktycznie to były setki, a on wyciągał je po prostu w ostatnim momencie, no to naprawdę no, ogromne wrażenie na mnie dzisiaj zrobił. No i właśnie Chris Ox swoje miejsce ratuje na drugi mecz. Nie ma zmiany. Miejmy nadzieję, że Saudyjczycy tym razem nie znajdą jakiegoś problemu, żeby ten mecz powtórzyć. Śmiesznie by było, jakbyśmy zagrali finał już. Wygrali ten finał albo przegrali, no nieważne. Ale jakby się finał rozegrał, a Saudyjczycy chcieliby jeszcze raz powtórzyć półfinał. To by było ciekawe. Ciekawe, czy udałoby się im do tego namówić administrację IFVPA, skoro są aż takimi wielkimi kolegami. Myślę, że nie ma już takiej możliwości, żeby coś takiego się wydarzyło drugi raz. Tym bardziej, że Natsu teraz nie zmieni ników w trakcie tego dwumeczu, więc nie spodziewam się tutaj w żaden sposób takiego zachowania. No chyba, że zmiana The Famous One coś mogłaby jakoś wprowadzić. Nie znam dokładnie regulaminu tych rozgrywek, zatem nie, no nie można, mogę się można na ten temat wypowiedzieć. No właśnie, no. Skoro można, więc nie mają zupełnie powodu, no bo co? Powiedzą, że lagi były. Jasne. W tym momencie. No przecież poza tym Dania dzisiaj czeka, tak? Tak. Bezpośrednio na finalistę. Więc 22:30 zrobić... przypominam, bo pytacie. Dokładnie, nie mogą zrobić niespodzianki, że nagle ten finał się nie odbędzie, bo trzeba będzie po raz kolejny powtórzyć spotkanie. Przynajmniej ja tak sądzę, ja sam byłem zdziwiony tą decyzją. No i liczę, że po prostu teraz faktycznie doprowadzimy kolejne spotkanie, przynajmniej dokończymy z remisem, a jeżeli ma się pojawić tu jakakolwiek porażka, jest zaliczka dwóch bramek, także wystarczy naprawdę nie dać sobie ich strzelić takiej ilości, aby nas wyeliminować. To jest jedyne chyba zadanie w tym momencie reprezentacji Polski, ale oczywiście oby ukuć jak najwięcej na naszą stronę. Dokładnie tak. Jeszcze raz zobaczymy skład Saudyjczyków. Po prawej skład Duńczyków przewidywany oczywiście, ale o Danii jeszcze pogadamy. Kilka do Was kwestii. Pisaliście, że macie lagi czasami. To jest chyba niemożliwe, bo u mnie na telefonie, a nie korzystam z Wi-Fi w tej chwili, jest wszystko ok. No miejmy nadzieję, że się wszystko ustabilizuje, ale a ja widzę, że już oczekiwanie na przeciwnika to oznacza tylko jedno. To oznacza kolejne spotkanie Mistrzostw Polski. Mistrzostw Polski, mówię. Polska mistrzem Polski. Polska mistrzem Polski. Dobrze, no to co? To wracamy. Muzyczka wyłączona, a my wracamy na boisko. Wracają również do nas trybuny.
No i mamy to, zapraszamy ponownie. Drugie spotkanie, Polska-Arabia Saudyjska. No oczywiście jest Piotr Gawron-Gawroński i Bartosz Oraju-Fatyga. Oczywiście jesteśmy szczęśliwi, ponieważ Polacy zwyciężyli pierwsze spotkanie 3-1. Chociaż to Arabia Saudyjska wydawała się być lepszym rywalem, czyli lepszym zespołem, jeśli chodzi o statystyki. Tymczasem jednak Polacy świetnie sobie poradzili. No i teraz przed szansą kolejny raz. Oni na szczęście dla Arabii Saudyjskiej piłka wybita, ale futbolówka mimo wszystko w naszych rękach. I teraz Saudyjczycy, spokojnie, Regista. Jestem ciekaw planu Arabii Saudyjskiej na spotkanie numer 2. Oni będą musieli ciągle atakować. Oczywiście, że tak, będą musieli się odkryć, także w teorii łatwiej będzie tutaj o jakieś kontry w wykonaniu Polaków, które zresztą, jak widzieliśmy w poprzednim spotkaniu, były wręcz kosmiczne. No i teraz Natsu, ten, który ustrzelił hat-tricka, nie klasycznego akurat w tamtym spotkaniu, no ale naprawdę dał nam świeżość, dał nam taką spokojną głowę, jeśli chodzi o to drugie spotkanie. 8 minuta, no i pierwszy rzut rożny dla Polaków. Natsu, doskonały dragback, podbicie, to jest bardzo znana sztuczka i dośrodkowanie w ostatniej chwili wybija Saudyjczyk, ale mamy rzut wolny. Jest. Jak zostanie rozegrany? Widzimy, że piłka tutaj nacelowana na Carlosa chyba będzie. Tak też się dzieje, jest Carlos, ale wygrał Ferdinand. No i akcja Saudyjczyków? Nie, Juliano. Natsu do lewej, jest Nowak w polu karnym, doskonale przyjął, nie był faulowany. No, no na to nie, wygląda, sędzia nie. Nawet nie pokazał przywileju korzyści, ale mamy rzut rożny. Zobaczymy, czy będzie to środkowanie. Pewnie krótkie rozegranie. Nie, jednak nie. Natsu wbiega w pole karne. Za głęboko, Piotrze, tym razem piłka daleko wybita, nie ma tam atakujących, może liczą na jakiś błąd obrony. Chris Ox, ten, który naprawdę chyba był razem z Natsu bohaterem tamtego spotkania. Zobaczmy, Kardasz, Alvik, Lepeperoni. Zobacz, jak wielu zawodników Arabii Saudyjskiej biega po boisku, tak jakby zostawiając inne fazy. Biegają jak szaleni, no jak... Są na fazie, no, tak stwierdziłeś, ewidentnie. Biegają jak szaleni, są na fazie. W fazie oczywiście porażki, która nad nimi w tym momencie wisi. Na pewno są mocno zdenerwowani. Udało im się namówić administracji, żeby powtórzyć te spotkania, a wcześniej przegrali. No, pewnie byli z siebie bardzo zadowoleni, no ale całe szczęście Natsu wybił im z głowy końcowe. Nie można im, Piotrze, zupełnie odebrać też nieumiejętności gry, no bo faktycznie ich akcje w tamtym spotkaniu były fantastyczne. Nie udało im się ich wykończyć. Dla nas oczywiście to szczęście. No ale teraz Polacy przed szansą. The famous one, the famous one. Ajajaj. Nie do końca udany teraz ten dribbling. Doskonale Salvik, Kardasz, Natsu w środkowej części. Jesteśmy, no i to dośrodkowanie górą. Znowu widziałem Natsu w powietrzu. Znowu widziałem ten jego wyskok wcześniej. Tak jak zaskoczył o bramkarza Arabii Saudyjskiej w poprzednim spotkaniu. Tym razem jednak nie udało mu się gdzieś tam wyprzedzić reakcji golkipera Saudyjczyków. Rozłożył skrzydła Natsu i poleciał wysoko. No ale czujny był bramkarz reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Dalekie podanie. Hubert. Znowu na Natsu, ale tym razem nieudane. Ale to dobrze, bo my możemy tak w sobie grać cały czas i przeciągać tą piłkę. Ale teraz Natsu w polu karnym. Świetnie do tego wywołana! Gol! Gol! 1-0, czyli 4-1 w dwóch meczu. Doskonała akcja! Natsu Famous One! No ten duet jest naprawdę zabójczy. Miejmy nadzieję, że ten duet również w spotkaniu finałowym, które jest coraz bliżej, da nam wygraną. Piękna informacja po tym golu. Znowu Arka Natsu dużo robi w polu karnym. Świetnie zagrał do The Famous One'a. No i 1-0. Znowu pierwsi, jako pierwsi strzelamy gola w meczu. No to już mamy naprawdę taką, powiedzmy, że spokój, że naprawdę sporą zaliczkę. Mimo wszystko rozluźniać się nie można, ponieważ przed nami, jeżeli ten mecz tak by się teraz zakończył, wielki finał i tam też na pewno wielkie emocje.
Natsu podaje do Nowaka, Nowak do Huberta, Hubert przed bramką, gol! 2-0! Polska, Polska, Polska! Wielka Polska, wielcy zawodnicy wirtualnych klubów brną jak pociąg TGW do wielkiego finału. Fantastyczna informacja, 2-0 i to wciąż oni atakują. Ależ oni są zdenerwowani. Saudyjczycy ich bardzo, ale to bardzo pobudzili do działania tą informacją o powtórce. No i całe szczęście, zdajemy ten egzamin doskonale. Hubert, Famous. Aj, teraz znowu Famous odebrał, ale piłka jednak dla Saudyjczyków. Teraz znowu jesteśmy przy piłce Natsu. Zupełnie inna gra naszej reprezentacji w porównaniu do tego pierwszego meczu. To trzeba, Piotrze, głośno powiedzieć. Nie ma już tego stresu, jest spokój. Zupełnie inaczej im się klei teraz rozgrywka. Więcej atakują, więcej tej piłki przejmują, rozgrywają właśnie na połowie rywala. No bardzo ładna gra reprezentacji. Regista, Gustavo, Goat. I teraz akcja prawą flanką Saudyjczyków. On jest w polu karnym, bardzo dobrze podaje do Gołta. No i ten zawodnik, jeden z lepszych zawodników Arabii Saudyjskiej, pomylił się nieznacznie. Całe szczęście ten strzał został doskonale zablokowany i mamy stały fragment gry dla Saudyjczyków. W dwumeczu prowadzimy 5-1, 4 bramki przewagi. To bardzo dużo. Kończy się pierwsza część tego meczu, drugiego meczu, który zdecyduje faktycznie, kto zagra w wielkim finale. Doskonale. Tam już czeka rywal. I Krisox po raz kolejny. Doskonale Krisox. No jak będzie tak grał, to na pewno zobaczymy go w obu spotkaniach finałowych, bo przypominamy, to są dwa mecze. Dwa mecze, było oczywiście pytanie co do wielkiego finału. Czy tam jest również dwumecz, czy to jest jeden mecz, czy BO3? To się oczywiście jeszcze okaże. Takie informacje na pewno zostaną wam podane. Dwa mecze są na pewno. Na pewno dwa mecze. Przy ewentualnym remisie mecz trzeci. Aha, dobrze, no to teraz Kardasz, lewa strona. Kardasz cały czas świetnie podnosi piłkę. Już tam wybiegał do niej The Famous One. Potężne utężenie, Juliano. No ale piłka obok bramki. Tak się gra, jak się nie ma lagów, czytam na czacie. No bardzo możliwe, że to nam pomaga. 2-0. Tak, teraz taki wynik wisi na tablicy wyników. Saudyjczycy troszkę bez pomysłów w porównaniu do tego pierwszego meczu. Idzie im zdecydowanie gorzej i dobrze oczywiście dla nas. To świetna informacja. Bo my teraz trzymamy kciuki za Polaków, za tych zawodników, którzy biegają po wirtualnym boisku. Dwudziesta druga jedenaście, więc no chyba powoli możemy się przygotowywać do spotkania finałowego. Jak myślisz, Bartek, jest jeszcze szansa, żeby tutaj Saudyjczycy wrócili do tego spotkania? Szansa jest zawsze, tak? I to myślę, że wszystkie drużyny mają w głowach, żeby się nie załamywać nawet przy tak niekorzystnym wyniku. I to pokazali Polacy właśnie w tym pierwszym spotkaniu tych drużyn dokładnie tydzień temu. No ale wiadomo, no 5 bramek nadrobić, to będzie chyba ciężkie. Mam nadzieję, że Polacy oczywiście postawią tutaj mur, tak jak teraz Saudyjczycy po raz kolejny atakują, ale już świetnie czytają grę defensywni zawodnicy reprezentacji Polski. Gramy doskonale w defensywie. Koniec pierwszej połowy. Straciliśmy tylko jedną bramkę w spotkaniu numer 1, a teraz naprawdę bronimy wszystko. Obrońcy, jak widać, naszej reprezentacji to klasa sama w sobie, potrafią i grać w korkach i na łyżwach. Pewnie gdyby dać im kalosze, to też by dali sobie radę. Zdecydowanie tak, ale zdążyłem spojrzeć na statystyki. Jest 3-2 w obydwu przypadkach, czyli 3 strzały, 2 celne i u reprezentacji Polski, i u Arabii Saudyjskiej, mimo że wydawało nam się, że to Polacy grali jednak lepiej w tym spotkaniu. Ciekawe, kto jest odpowiedzialny w drużynie Arabii Saudyjskiej, żeby poszukiwać takich kruczków, smaczków. Myślę, że po tym spotkaniu całą chmarą jedenastką usiądą przed statystykami, po tym spotkaniu będą szukać i szukać. No ale za chwilę, już niedługo finał. Miejmy nadzieję, że z udziałem naszej reprezentacji Polski witamy ponownie Piotr Gawron-Gawroński i Bartosz Urajów-Fatyga.
I rozpoczynamy drugą połowę. Już przy piłce Natsu. On naprawdę gra doskonale, ale to jak zawsze. A jeszcze jak ma u boku Patryka Bukowskiego, the famous one, no to tylko pokazuje, tylko jeszcze potęgują się te jego umiejętności. The famous one, Natsu. Natsu jednak teraz niedokładnie rozgrywa piłkę. Chciał szybko odegrać do kolegi z zespołu, to mu się nie udało. Przypomnę, w dwumeczu prowadzimy 5-1, także mamy zaliczkę czterobramkową, licząc oczywiście, sumując oba spotkania, ale teraz Arabia Saudyjska przed szansą, dośrodkowanie, świetnie Juliano, mimo wszystko to jeszcze Saudyjczycy przy piłce, Gustavo na lewą stronę, tam jest jego kolega, piłka odbita chyba od obrońcy, mamy rzut rożny, tak jest. Na razie nie są groźni Saudyjczycy przy stałych fragmentach gry. Tydzień temu lepiej im to wychodziło. Gustavo. Pepperoni w walce, ale niestety nie udało się teraz dośrodkowanie ekwilibrystyczne i Ferdinand prosto w ręce Krisoksa. Te strzały Saudyjczyków często bramkarza, ale nie można odmówić Krisoksowi naprawdę wielkiej jakości i tego, co prezentuje. Zdecydowanie. W pierwszym meczu po prostu oddał cały serducho chyba na to, aby Arabia Saudyjska nie strzeliła żadnego gola. Obronił 5 potężnych strzałów i to świetnych w ogóle, jeśli chodzi o cały kształt akcji, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską. Teraz ma szansę zachować 6. czyste konto, a co oznacza, że w wielkim finale, jeżeli również by takie czyste konto zachował, to prawdopodobnie zostałby najlepszym bramkarzem turnieju. Chociaż nie jestem pewien, czy tam na pierwszym miejscu też nie jest zawodnik z Danii. Dokładnie tak, tak jest. Więc jeżeli tak, no to trzeba byłoby tutaj jeszcze to jemu pokrzyżować plany i strzelić mu po prostu gole w wielkim finale. To wtedy mimo wszystko przy remisie, jeśli chodzi o czyste konta. Przerwać, bo teraz The Famous One biegnie 1-1, za chwilę będzie Natsu trochę wyrzucony, ale jest jeszcze Nowak! Uderzenie zablokowane. Faktycznie akcja bardzo ładna w wykonaniu reprezentacji polskiej. Ja się tutaj rozwodziłem nad statystykami i możliwościami. Pogadamy jeszcze o statystykach na pewno przed spotkaniem z Danią. Jest kilka takich przygotowanych grafik. The Famous One będzie przed obrońcą. No nie udało się niestety. Ale coraz lepiej znowu poczyniają sobie Polacy w tej drugiej części spotkania. Widzę na czacie, że już wymyślacie, co napiszą administracji Saudyjczycy po tych spotkaniach. No jest naprawdę kilka ciekawych propozycji, nie będę przytaczał. Przeczytajcie sobie. Ja proponuję, żebyście może ich nie pisali, bo jeszcze przetłumaczą sobie w translatorze i wymyślą, że faktycznie tak może być. Tymczasem wracamy do spotkania. Jest faul dla Arabii Saudyjskiej. 65. minuta spotkania. Ferdinand zgrywa. Carlos. Mesz, dalekie podanie, ale jest tam czujny Juliano wprost pod nogi. Skora. Fenomenon. Małe zamieszanie, ale przy piłce już są Polacy. I teraz niedokładne chyba wybicie piłki przez Arabię Saudyjską. Dokładnie tak, Krisoks z własnego pola bramkowego teraz będzie wybijał tą futbolówkę. Znowu mam nadzieję, że będzie to dalekie wybicie. Nie będzie tutaj żadnej niespodzianki i ryzyka w rozegraniu krótkiego z obrońcami. Tym bardziej, że czarne koszulki już tylko na to w sumie czekają, czają się przed polem karnym. Jak widzimy, Ferdinand, który jest środkowym obrońcą, już wbiega pod pole karne. Robi za takiego Hummelsa albo Piqué. Regista. Meszal, dośrodkowanie właśnie na głowę któregoś z tych wysokich zawodników, ale doskonale Juliano. Chociaż teraz znowu Saudyjczycy przed polem karnym, groźnie fenomenon, dobrze przyjął, uderzenie przyjął na siebie Carlos, doskonały jest to obrońca. Rzut rożny dla Arabii Saudyjskiej, 74. minuta meczu, rozegranie pole karne, tak do tej pory nas tutaj tak też będzie, raczyli takimi podchodzi zagraniami. Jak widzimy, doskonale kryją nasi zawodnicy, chociaż teraz niedobrze, no i bardzo groźnie. Uff, mamy szczęście. Szczęście ma również Krisoks. Zaczynamy od bramki. Ale znowu mówiliśmy o tym, jak stałe fragmenty w ogóle i te akcje są przez Arabię Saudyjską rozgrywane. Naprawdę warto chyba
podpatrzeć te umiejętności. Nie wiem, jak to się przełoży na FIA20, ale to, myślę, to właśnie zaskakiwało na przykład Brazylijczyków w tym wyniku 10-0, który mówili, że był absurdalny, no ale jeżeli Brazylijczycy nie byli przygotowani na tego typu zagrywki, to wcale się nie dziwię, że tam taki wynik padł. A w pierwszym meczu było 2-0 dla Brazylii. To jest naprawdę ciekawe. Zdecydowanie tak. Tymczasem Polacy prowadzą 2-0 w drugim meczu półfinału. Półfinału, który jest powtarzany. Już raz wygraliśmy z Arabią Saudyjską. Musimy to powtórzyć ze względu na decyzję administratorską i FVPA i protest złożony przez reprezentację właśnie Arabii Saudyjskiej. Teraz dalekie wybicie na Arkanatsu, ale jednak niedokładne. No i mamy wznowienie od bramki Arabii Saudyjskiej. Tutaj wydaje mi się, że już nic więcej się nie zmieni. Jest 5-1 w dwóch meczu i raczej no, w 10 wirtualnych minut nie sądzę, aby Arabia Saudyjska strzeliła nam 4 gole. Myślę, że możemy być spokojni. Teraz bez żadnych jakichś głupich karnych albo kartek albo rozluźnienia się. Zostało jeszcze 8 minut. A tak wracając do tych spraw administracyjnych, jestem ciekaw, czy gdybyśmy my tak szukali i sprawdzali, to byśmy znaleźli jakieś kruczki na Saudyjczyków. No, wiesz jak to jest, Bartek. Oni szukają, oni znaleźli. My pewnie byśmy tego nie robili, bo mamy honor, ale czy oni są w 100% fair? No nie wiem. Ja zdecydowanie jestem przeciwnikiem szukania dziury w całym, jeśli chodzi o walkę administratorską po prostu, bezpośrednio szukaniem jakichś kruczków w regulaminie. Fakt, jeżeli ten regulamin jest bardzo gdzieś tam naciągnięty i złamany, no to ewidentnie powinno się to zgłaszać. No ale w takim momencie, że Natsu to nie Natsu, no to mimo, że w samym niku to było to samo, to naprawdę było dziwne. Oliwa sprawiedliwa, bo 3 minuty do końca spotkania, a my po prostu ich gromimy. To nie jest jak tydzień temu, że się męczyliśmy, że były emocje do końca. Tutaj właściwie emocje w drugiej połowie już na bardzo takim stonowane, jesteśmy pewni siebie. Mamy teraz rzut wolny. I to jest 90. minuta meczu, także myślę, że to będzie już koniec The Famous One. Mam nadzieję, że jeszcze dobije, ale nie udało się, chociaż to nie koniec akcji. Dośrodkowanie jeszcze Polacy. Carlos The Famous One nie dopadł do tego na co. 3 minuty po raz kolejny dolicza sędzia do tych regulaminowych 90 minut. No i już chyba to koniec tego meczu. Arabia Saudyjska musi się pogodzić z porażką. Już raczej nie ma tutaj szans na to, aby cokolwiek się miało zmienić, jeśli chodzi o wynik, no chyba, że jakieś dziwne walkowery, o których wy tak często tutaj wspominacie. Ale moim zdaniem uczciwie właśnie Polacy udowodnili swoją wyższość nad reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Dokładnie tak. Wygrywamy. Koniec spotkania. 2 razy na łopatkach drużyna Arabii Saudyjskiej. Można powiedzieć spokojnie, że wygraliśmy oba dwa mecze. Może chcą jeszcze raz zagrać? Zapraszamy. Polska reprezentacja jest gotowa. Nawet dzisiaj. Może zdążymy jeszcze przed spotkaniem finałowym z Danią, które za 10 minut. Oby teraz to powietrze nie uciekło naszym reprezentantom i faktycznie przed kolejnym spotkaniem znowu podeszli bardzo z wielkim skupieniem. Na ten moment naprawdę świetne dwa mecze. Może ten pierwszy to jeszcze takie wejście w tryb meczowy, ale ten drugi to już był ewidentnie pod dyktando Polaków, mimo że ilość bramek mniejsza, to mecz naprawdę, jeśli chodzi o samą grę naszej reprezentacji, zdecydowanie lepszy. Ja bym nawet był wdzięczny Saudyjczykom, że nam taką wspaniałą rozgrzewkę zrobili przed finałem. Może dzięki temu wygramy. Oczywiście to się okaże za chwilę, czy ta rozgrzewka to było to, czego Polacy oczekiwali i chcieli, to co mogło im pomogło bezpośrednio w zdobyciu tego wielkiego tytułu, na który mamy wszyscy chrapkę. No zobaczymy. Myślę, że są gotowi na to, aby zwyciężyć, aby wygrać ten chyba historyczny tytuł, prawda? Mieli chyba dokładnie drugi miejsce od tej pory kiedykolwiek wcześniej. Dokładnie jak dobrze spoglądałem na komunikaty, które się pojawiały w internecie. Teraz również wy to widzicie. Drugie miejsce w 2014. Selekcjonerem był wtedy Zimny. Dokładnie, więc no chyba przyszedł czas na to, aby zdobyć to mistrzostwo świata Federacji i FVPA. Ja oczywiście liczę, że kiedyś zmieni się mentalność wydawcy gry, że te zapowiadane mistrzostwa UEFA i FIFA wejdą również w tryb 11 na 11 i zobaczymy sygnowane w ogóle
takie mistrzostwa w internecie i w telewizji. Pewnie jest to przyszłość. Mam nadzieję, że niedaleka. To by było coś, na co czekają nie tylko zawodnicy, ale również my, komentatorzy, wszyscy, którzy są administratorami rozgrywek, wirtualne kluby. Miejmy nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Na razie cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest Polska w finale Mistrzostw Świata. Gramy z Danią już za 7 minut podobno. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Ja jestem cały czas, mam rękę na pulsie i widzę, co się dzieje. Jeszcze chłopaki nie przygotowują się do tego spotkania, więc chyba mamy trochę czasu. Możemy jeszcze chwilę pogadać o Duńczykach, a nawet jest to wskazane, bo jak wiemy, już oficjalnie możemy użyć tej oto wspaniałej grafiki. Polska-Dania, 8 września 2019 roku, 22:30. To jest prawda. Spójrzmy na grupy. W grupach Dania była najlepsza, drugie miejsce Serbia, tuż za Serbią Egipt. 7 zwycięstw, 3 porażki. A jak wyglądało to na papierze? A właśnie tak, pokonane między innymi Chorwacja 2 razy, Serbia wygrana i porażka z Egiptem, 2 razy wygrana z Gwatemalą, 2 razy chyba mecz w ogóle oddany. Takie rzeczy też zdarzały się, szczególnie my o tym dobrze wiemy, Polska, bo w naszej grupie te mecze były oddawane no wielokrotnie, jak dobrze pamiętamy, bodajże na przykład z Irlandią. Później Dania wygrywa 2 razy z Demokratyczną Republiką Kongo. Albania 2 razy lekko. Tutaj widzimy rozgromieni. Honduras 4-0-3-1. No więc tutaj na styk. No i Meksyk 2-1 i 1-0. I właśnie z tego spotkania, gdzie Dania wygrała 1-0, mamy przygotowany dla Was skład. Możliwe, że właśnie tak samo będzie wyglądał dzisiaj. Jak widzimy w bramce Mini Keller, który jest cały czas według statystyk na stronach liderem, jeśli chodzi o klasyfikację bramkarzy i czyste konta. Jak widzimy... No, tylko jedno już w tym momencie, jeden mecz dzieli go od tego tytułu. Wystarczy, że w jednym zachowa czyste konto. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że nie ma co się za bardzo tymi... statystykami ze strony podpierać, bo na przykład wiem, że nie jest rozliczony na przykład półfinał, więc jak wiemy, no niestety... Ale Dani w sensie półfinał? Tak. A jaki był wynik? Jakie były wyniki? No jasne. 1-1-1-1 i później w karnych było. Czyli mimo wszystko jest rozliczony, nie ma czystych kont, więc ma ich 7. Zatem w tym dwumeczu teraz wystarczy mu jedno czyste konto, nawet 0-0. I to on zdobędzie tytuł najlepszego bramkarza. No miejmy nadzieję, że tak się nie stanie i że to Chris Ox teraz właśnie przynajmniej jedno czyste konto zaliczy, a Polacy ogólnie zdobędą mistrza. Wtedy na bank będzie on w tej czołówce. Ja też widziałem, że Natsu w klasyfikacji strzelców trafił do top 5. Myślę, że już więcej nie jest w stanie tutaj przebić, chociaż spoglądam na te statystyki. One też nie są do końca miarodajne, ponieważ łatwiej jest pewnie przewidzieć, jeśli chodzi o czyste konta bramkarzy, tak? Ale no gorzej, jeżeli nie są rozliczone jakieś bramki, mecze. Jak widzimy, teraz wam pokażę statystyki. One są podobno aktualne po ćwierćfinałach. No, zobaczymy, jak wszystko zostanie podsumowane. Jak widzimy, Brazylijczyk Vinicius jest odjechał trochę, 24. Kiedy on nabił te bramki? Pierwszego meczu na pewno, czy pierwszego miejsca na pewno się nie uda tutaj w żaden sposób na co zdobyć. Mówię, teraz ma tych bramek plus 3 czy plus 4, bo już w tym drugim półfinale chyba nie strzelił gola, czy strzelił? Chyba nie, asystował. Więc ma plus 13, więc skakuje nam w top 5. No i jest szansa, że przeskoczy na top 3. Bardzo duża szansa zresztą. Więc i tak pudło dla Natsu jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o asysty, teraz też asystował, ale tutaj chyba już na to top 3. Nie no, jeszcze też miałby szansę, żeby się wbić, także no, byłby dobrze usytuowany. Czyste konto defensywa gracz meczu. Tych statystyk gdzieś tam troszkę nie rozumiem, aczkolwiek no, gdzieś tam był Natsu, teraz jest Damiosa. No i Damiosa miałby szansę utrzymać pudło, a może nawet wyjść wyżej. No i ten nasz Chris Ox. Chris Ox, który jest chyba jedynym w tym momencie razem właśnie z Damiosą One zawodnikiem, który może
zdobyć pierwsze miejsce w klasyfikacji któryś z tych statystyk. Dokładnie tak. Statystyki są ważne, ale nie najważniejsze, pamiętajmy o tym. Ważne, żeby wygrać spotkanie z Danią. Jestem ciekaw, jak oni zaprezentują się. Tak wygląda drabinka. Jak widzimy, Duńczycy, o tym już wspominaliśmy, poradzili sobie gładko z Albanią. Później problemy z Hondurasem, wygrana z Meksykiem. No i oczywiście, bo tego nie było na grafice ze spotkań Danii, ponieważ jak wiemy, nie są rozliczone półfinały. Dania wygrywa po karnych z Niemcami. Niemcy, no niby faworyt, prawda? To tak, bo jak słyszymy Niemcy, wirtualne kluby, myślimy, to jest jednak firma. A tutaj Dania przechodzi po walce po karnych i oni będą przeciwnikiem naszych reprezentantów. No ale nie zgadzać się końca drabinką, bo jak wiecie, przed chwilą Polacy wygrali nie 4-3, jeśli chodzi o dwumecz, tylko 5-2 zdominowali swoich rywali w powtórzonym półfinale. Powiemy to jeszcze raz, powtórzonym ze względu na protest złożony przez Arabię Saudyjską, że w dwumeczu tydzień temu Arkanatsu i Ibenatsu to nie ten sam zawodnik, mimo zgłoszonych dowodów na to, że to jest ten sam zawodnik, że to jest to samo konto. Administracja i FVPA zdecydowała się cofnąć tamten wynik i zażądać się powtórzenia spotkania, które właśnie przed chwilą oglądaliśmy, a na to Polacy już odpowiedzieli pięknym zwycięstwem. Dokładnie tak. Spójrzmy na składy. Skład Duńczyków bardzo możliwe, że będzie wyglądał właśnie w taki sposób. To jest skład z ostatniego meczu z Meksykiem wygranym. Jak widzimy, oni grają formację z 4 obrońcami. Myślę, że te finały mogą być zacięte. Może nie będzie padało wiele bramek. Zobaczymy. I jeszcze szybko na statystyki i bardziej pogadamy o Duńczykach. Jak widzimy, w strzelcach jest to niejaki Volkman. 11 bramek, czyste kąta, no to już wiemy, że jest to Duńczyk, Mini Keller. Asystenci, tutaj jest tylko jeden Duńczyk, również Keller, ale nie Mini. Mamy też czyste kąta, no tutaj wygląda na to, że obronę mają naprawdę solidną. Simo Eller i Bis wyglądają naprawdę dobrze w tych statystykach. W graczach meczu żadnego Duńczyka. No ja tu widzę, że jest ten Simo Eller, chyba, że to się... Aha, tu się zmieniają po prostu grafiki. Dobrze, tak, rozumiem. One się zmieniają. Teraz one zrozumiałem. Są takie szalone. Teraz zrozumiałem obie grafiki. No tak, dostajemy informację, że Damiosa już nie zagra, także on nie zdobędzie pierwszego miejsca. Dokładnie. Tam właśnie w defensywie. Miejmy nadzieję, że zachowa po prostu to drugie miejsce, czyli pudło ogólnie, bo tam nie widziałem dokładnie, kto jest przed nim, kto jest za nim, aczkolwiek wydaje mi się, że tam już nic się nie wydarzy. Także top 3 najlepszych obrońców oczywiście do Damiosy tutaj wędruje. Mówię, jest szansa, że Natsu jeszcze w dwóch statystykach wskoczy nam na pudło top 3. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. No i ten Chris Ox, który w pierwszym meczu był razem z Natsu bohaterem. Pierwszym meczu powtórzonego półfinału oczywiście z Arabią Saudyjską. Także chciałbym, aby w tym momencie udało mu się to top 1 zdobyć wśród bramkarzy. Na pewno na to liczę. Zobaczymy, boisko zweryfikuje. Miejmy nadzieję, że w najważniejszej statystyce, czyli w bramkach, będziemy do przodu. W bramkach drużynowych oczywiście. Oczywiście tak. Reprezentacja Polski skompletowana, w sensie, że mamy już pełną jedenastkę do rozegrania tego meczu. Są już w szatni, rozgrzani, gotowi do walki. I myślę, że będziemy za chwilę się łączyć ze stadionem, z Estadio, gdzie będzie rywalem reprezentacji Polski Dania. Powiedziałeś, że jest to dwumecz, czyli na pewno nie jest to BO3 spotkanie. Musiały być dwa takie same remisy i rozumiem, że wtedy nie ma karnych, tak? Tylko jest po prostu trzeci mecz, tak jak wspominałeś. Mhm, dokładnie tak. Tak też przeczytałem. Zatem BO3, czyli trzy mecze tylko i wyłącznie w przypadku takich samych remisów w obu meczach finałowych. 0-0,
i tu, czyli 1-1, 2-2. Remis z takim samym stosunkiem bramek. Czy ogólnie bramki grają na wyjeździe, czy nie? Że powiedzmy to naszym widzom, którzy nie śledzili od samego początku tych mistrzostw. Nie, nie, bramki na wyjeździe nie grają. Tak było, tak było wcześniej. I po prostu sumuje się wyniki spotkań, dwóch meczów. Tak. Czyli nawet gdyby było 3-1 i 2-0 na przykład, to też rozumiem, że gramy trzeci mecz. Tak. Okej. Okay. Jeżeli się mylę, proszę poprawcie mi na czacie, ale wydaje mi się, że no, niestety tak są niejasne zasady mistrzostw do końca. Może ktoś z administracji ewentualnie mnie poprawi, ale wydaje mi się, że bramki na wyjeździe nie grają. To ogólnie w e-sporcie przyjęło się, że jeżeli jest dwumecz, to bramki się po prostu sumuje bezpośrednio i w przypadku remisu gra się trzecie spotkanie. Bramki na wyjeździe w sporcie nie funkcjonowały do tej pory, chociaż zdarzyło się mi organizować takie turnieje 1 vs 1, gdzie jednak liczyliśmy bramki na wyjeździe, ale w niektórych przypadkach robi to mimo wszystko problem. Więc raczej sumuje się bramki bezpośrednio w takich spotkaniach. Czekamy, czekamy na wielki finał. Wielki finał IFVPA Mistrzostwa Świata. Reprezentacja Polski kontra reprezentacja Danii. Dokładnie tak. Mecz jeszcze się nie rozpoczął. Jeszcze czekamy na Duńczyków najprawdopodobniej. Warto wspomnieć, że jest to faktycznie jedna reprezentacja złożona z wielu zawodników, wielu klubów. Witamy wszystkich. Cieszymy się, że tak licznie czekacie na finał. Miejmy nadzieję, że ten dwumecz, pamiętajmy, że to są dwa spotkania, będzie owocny w bramki dla naszej reprezentacji. Łączenie z rywalem to oznacza jedno, mamy już finał. Bartek, przełączamy się i rozpoczynamy wielkie emocje. Bądźcie razem z nami. I rozpoczynamy wielki finał Mistrzostw Świata IFVPA Polska-Dania. A przed mikrofonem Piotr Gawron-Gawroński i... Bartosz Oraju-Fatyga. Oczywiście po tym meczu, który oglądaliśmy przed chwilą powtórzonym półfinale z Arabią Saudyjską, liczymy na niesamowitą bombardierę naszej reprezentacji. The Famous One, podanie do Nowaka. Ten od razu szuka kolegi z zespołu. Już jesteśmy w polu karnym rywala, ale ostatecznie nie udaje nam się wykończyć tej akcji strzałem. Teraz Duńczycy przed szansą. To oni rozgrywają piłkę. Oczywiście przypomnę dla tych, którzy dopiero dołączyli. Jesteśmy w wielkim finale. Polacy w białych koszulkach, czerwono-białe stroje. To Duńczycy. Teraz oni dobrze, ale Salvik jest czujny. Carlos daleko. I Duńczycy przy piłce. Teraz próba środkiem boiska, jednak na lewą stronę. Polacy będą się bronić przed atakiem Duńczyków. Zobaczmy. Dobrze, teraz Killero. No i podrożne. Na razie groźnie wyglądają Duńczycy, ale to dopiero początek spotkania. Ciekawe rozwiązanie, zgranie. Tam czujny jest The Famous One. No i mamy akcję. The Famous One, który powinien być w ataku, ale jednak pomaga w defensywie swojej reprezentacji, swojemu zespołowi. Także myślę, że to były założenia taktyczne wyniesione przez naszego selekcjonera Motiona. Teraz dość niebezpiecznie wrzut z autu pod własnym polem karnym. Keller, Natsu, Kjaer. Trochę zamieszania. Dobrze, że Carlos tam przypadkowo się w to wszystko wplątał. Teraz niestety piłka szybko odzyskana.
Duńczyków. Bez Duńczyków, tak jest. Polacy ogólnie znowu budzą się, jak w pierwszym meczu z Arabią Saudyjską. I no, liczę, że to jednak obudzenie będzie dość szybkie. Pepperoni, oj, teraz lagi i przymusowe wybicie piłki. Kolejny rożny dla Duńczyków. Następna spotkania, dośrodkowanie. Już przy piłce są Polacy, The Famous One do lewej, ale niedokładnie. No całkiem nieźle grają Duńczycy na razie. Widać, że to nie był przypadek z Niemcami. Zdecydowanie tak. Myślę, że też oglądali przed chwilą mecz naszej reprezentacji z Arabią Saudyjską i spodziewają się kilku zagrań. Widzisz, jak dobrze pilnowany jest Nacu od samego początku tego spotkania. Nowak. Kardasz ma trochę miejsca po lewej stronie. Jest Salwik, ale piłka nie do niego. Gramy środkiem. Nowak. Odebrana futbolówka. Prawa strona teraz... W wykonaniu Danii na szczęście odzyskujemy piłkę. Przepycha się tam Salwik z Kjaerem, ale on wygrywa pozycję. Don Oli. Całe szczęście Salwik szybko się zrehabilitował. No, na razie to spotkanie nie jest zaliczane chyba do najładniejszych. Póki co szukają błędów rywala jedna i druga drużyna. Ustawienie dość defensywne Duńczyków. No i to jest finał, więc na pewno żadna z drużyn nie chce popełnić jakiegoś małego błędu nawet. A ja mogę się założyć, że Motion ogląda ten mecz i jest cały zalany potem. Duńczycy dobrze, Kardasz. To cały czas pozostaje Danii tutaj przed szansą. Dobrze, Kardasz. Naprawdę dobrze i dojdzie do piłki Juliano. Niedokładnie, patrz, wszystkie zbiórki Duńczyków. Świetnie ustawiają się. Wysoko są ustawieni, prawda? Dokładnie, reprezentacji Danii. Trzeba patrzeć na kontry, no naprawdę dobrze grają zawodnicy w czerwonych strojach. Karabacak, no ale Juliano na razie zamyka prawą stronę. Za wolno trochę, wydaje mi się, wychodzimy z własnej połowy po odebraniu piłki. Nie bardzo jest do kogo zagrać, za to Duńczycy świetnie się ustawiają. Teraz Polacy faulowali. 0-0 na tablicy wyników. 32 minuta spotkania. No na pewno kibice na razie nie wstają z miejsc. Raczej częściej sięgają po jakieś chipsy albo kole. Ale to jest finał. Wszyscy są bardzo mocno skupieni, jak widać. Na pewno jakiś stresik zawodników też dopada, na przykład w tej sytuacji. To było dziwne. Całe szczęście był faul. A nie, piłka dla nas, piątka. Piłka opuściła końcową linię boiska, na szczęście. Faktycznie zachowanie Killera tutaj nie było najlepsze. Możliwe, że znowu gdzieś tam pojawiły się lagi. Że my tego gdzieś tam nie widzimy. Kristox niedobrze rozpoczął, ale całe szczęście piłka znowu w jego rękach. Przypominam, dwa mecze gramy. Pepperoni, no może teraz uda nam się jakąś akcję stworzyć. Nie. Niestety nie mamy takiego pomysłu na grę jak z Arabią Saudyjską. Nie ma takich zagrań na Natsu. Dobrze ustawia się drużyna Danii. Tylko niwelują jakieś nasze ataki. Mamy rzut rożny. Kolejny stały fragment gry dla Duńczyków. Zobaczymy, jak tym razem. Przed pole karne. Dobrze tam Jose, ale dobrze również Killero. I skazany na walkę jest Natsu. Wygrywa główkę. Mimo nie najwyższego wzrostu. Hubert teraz prostopadle mu się pokazuje. The Famous One trochę miejsca w środku mają jego koledzy. On czeka. Jakimś cudem piłka przeszła. No niestety. Znowu przy piłce Duńczycy. Zdecydowanie tak. No mówię, za wolno wychodzą zawodnicy reprezentacji Polski w momencie, kiedy przejmują w kluczowym momencie piłkę. Za to reprezentacja Danii naprawdę dobrze się ustawia. Zobacz, jak szeroko również potrafią rozgrywać futbolówkę. Piętko dobrze, Kier do Hituxa. On drag back w stronę bramki podaje znowu do Kiera. Hubert powrócił
i dzięki temu ta akcja spaliła na panewce. The Famous One. Ale od razu The Famous One atakowany przez 3-4 rywali. Ciężko jest cokolwiek zrobić reprezentacji Polski. Nieatakowany. Patrz, jak ma dużo miejsca. My trochę się boimy. Jak widać, Duńczyków już respekt mamy do nich, ale w taki sposób naprawdę będzie ciężko w drugiej połowie. No miejmy nadzieję, że ofensywa się obudzi, bo na razie, mimo że statystyki bez szału po obu stronach, to optyczną przewagę mają Duńczycy. Zdecydowanie tak. Podobna sytuacja oczywiście tak jak z Arabią Saudyjską. To też Arabia Saudyjska w pierwszym meczu, w pierwszej połowie rywalizacji oczywiście tam dominowała nad Polakami. Ostatecznie jednak mówię, wtedy strzeliliśmy go jako pierwsi. Na razie 0-0. Wydaje mi się, że gdzieś nie mamy tego pomysłu na grę, w sensie z takich finezyjnych zagrań, jak akurat z Arabią Saudyjską na Natsu przykładowo, czy nawet na The Famous One. Gdzieś tego mi tutaj brakuje obecnie w tym meczu, no ale defensywa na razie dobrze, z tym, że na przykład pomocnicy czy atakujący nie mogą na tym oprzeć całego spotkania, bo kiedyś może się to zemścić. Tymczasem wracamy, oczywiście jest to wielki finał IFVPA Mistrzostwa Świata 2019 roku. Walczymy z Danią. Już teraz oni mają sytuację, jest naprawdę duży kocioł, całe szczęście. Nie ma bramki, było bardzo, bardzo groźnie. Zdecydowanie tak i znowu odzyskana piłka przez Duńczyków. Donoli, dragback, bardzo dobre uderzenie, całe szczęście zablokowane. Doskonale blokują ciałem obrońcy te strzały. Z Arabią Saudyjską było podobnie. Ratowali nas nieraz razem z Chris Oxem. Tylko jeszcze trzeba trafiać do bramki. Razem Chris Ox na szczęście nie musi być uruchamiany, ale jednak po moich słowach interweniował. Bo gdzieś tam jednak zawiodła lekko defensywa. Na szczęście wciąż 0-0. Druga połowa, tak samo jak pierwsza, lepiej rozpoczęta przez Duńczyków. Miejmy nadzieję, że za chwilę uruchomimy się. Miejmy nadzieję, że Natsu, nasz najlepszy zawodnik razem z Famousem, pokażą, jak się trafia do bramki, może teraz, ale został uprzedzony przez Bisa. On nam tam gdzieś pokazywał się w tych statystykach obronnych, więc na pewno jest dobrym zawodnikiem. Na krótko gramy Natsu. Podbija, to już znamy dośrodkowanie. Tam jest Carlos. Piłka po jego głowie na out. Piłka będzie dla Duńczyków. Keller. To jest wysoki pressing ogólnie reprezentacji Polski, mogliśmy zauważyć. Natsu. Aj, w ostatniej chwili. No niestety, machnął się. Nie trafił w piłkę. Ktoś tam mu przeszkodził. Ale dobrze, bo powoli zaczynamy mieć głos. Zobaczymy na jak długo, bo naprawdę Duńczycy nie zmienili swojej taktyki. Świetnie czytają to, co tutaj planujemy. Na razie The Famous One prawą stroną z Nowakiem. Wymiana piłki. Niestety faul i piłka dla zawodników w czerwonych strojach. Bis, lewy obrońca. Valint. Dobrze do Kellera. Don Oli wychodzi z piłką na out. I możemy rozpocząć akcję. 60. minuta spotkania. No ciężko tutaj po tym, co widzimy przez te wirtualne minuty, wskazać jakiegoś faworyta. Szachy. Z drużyny się badają cały czas. Z lekką przewagą oczywiście Duńczycy. Valint. Teraz dobrze nabity, no i mamy out. Outy przy polu karnym są bardzo niebezpieczne. Zobacz, jak jest już czerwono w okolicy naszego pola karnego. Pepperoni przegrywa główkę The Famous One, no i przy piłce Keller. Pośpieszył się z tym podaniem. Dobrze, Salvik. No i nabił Duńczyka przy piłce Chris Ox. Można pochwalić oczywiście linię defensywną reprezentacji Polski. Naprawdę dobrze się ustawiają, dobrze grają, pilnują zawodników z Danii. Tymczasem jednak cały czas nie jesteśmy w stanie
skonstruować dość dużego zagrożenia pod polem karnym rywala. 65 minut za nami. Na razie lepiej grają Duńczycy. My mieliśmy może jedną groźną akcję. To zdecydowanie za mało jak na ten finał. No nie jest to też spotkanie Liverpool-Milan z 2005 roku w finale Ligi Mistrzów. Raczej spokojna gra. Szczególnie, że mamy bezbramkowy remis. Kjaer doskonale radzi sobie z piłką. Don Oli w polu karnym. Wielu zawodników kręci się wokół niego, ale nieskutecznie. Całe szczęście strzał prosto w Huberta. Ciekawe rozwiązania mają Duńczycy na tę akcję. No i jeszcze chyba Arabii Saudyjskiej nie przebiją. Tymczasem mamy rzut rożny. Jak to rozegrają Duńczycy? Dośrodkowanie, wybijają obrońcy. Nie na długo jednak piłka po stronie Polaków. Uderzenie niegroźne. 72. minuta spotkania. Daleki wykop. No, ale czujny Mini Keller. Ten bramkarz jest jak na razie najlepszym golkiperem mistrzostw. No i teraz zapowiada się, że będzie miał kolejne czyste konto, które tylko przybije to top 1 w jego wykonaniu właśnie w tej statystyce. Tymczasem Nowak do Huberta. Wysoki pressing Duńczyków. Alvik. Podniesiona piłka do Defei Musuana, ale znowu piłka w rękach bramkarza. Tak, zbyt optymistyczne to podanie. Powinniśmy szukać prostszych rozwiązań, ale trochę walimy głową w mur i chyba to zauważamy. Stąd ta próba Salvika. Pościągnięcie piłki teraz na lewą stronę przez Duńczyków. Świetnie jednak Juliano. Hubert. To zaatakowane. Piłka za linią boczną boiska. Natsu. Dobrze to zrobił, wyczekał, ale podanie już niedokładne. Teraz mylą się Duńczycy. Juliano. Wydaje mi się, że stres po obu stronach ma wpływ na to spotkanie. Nowak. Doskonale to zrobił. Podał nawet sobie sam piłkę, używając jednego z zawodników. Cały czas on. Szalony dribbling. No, musiał się kiedyś w końcu skończyć. Hitux. Chwila gry, lepszej gry reprezentacji polskiej, ale cały czas bez sytuacji strzeleckiej. Kardasz. Znowu strata w środku boiska. Bis. Ta czwarta minuta spotkania. Teraz boczni obrońcy Duńczyków troszkę śmielej. Don Oli, no niebezpiecznie, niestety, niestety. Przypieczętowali tą przewagę. 1-0 dla Danii. 1-0 dla Danii. Mówiłem, że kiedyś ta sytuacja może się zemścić. Ta obrona cały czas nie może być tak szczelna. Tym razem udało się to w 85. minucie meczu. Spotkanie wyrównane, no ale wiadomo, że wygrywa ten, kto strzeli więcej goli. Na razie 1-0 dla Danii. Niestety nasze ataki są często neutralizowane. Mają sposób, jak widać, na takie dobre drużyny jak Polska. Na Defei Musuana, karny i gol! Patryk Bukowski, 1-1! Fantastyczna informacja dla nas, 1-1, czyli jednak potrafimy strzelać gole nawet w takim spotkaniu. Jest remis, jest to, czego chcemy, w sensie, żeby nie tylko tutaj się bronić, a faktycznie strzelać. No i to daje nam takie światełko w tunelu, że jednak w tym drugim meczu nasza polska reprezentacja będzie potrafić dochodzić do głosu i strzelać gole, na które tyle czekaliśmy. Teraz seria błędów. Jeden z naszych zawodników kontuzjowany leży na murawie. Przy piłce cały czas Duńczycy. Don Oli, on już nam pokazał, że potrafi strzelać. Całe szczęście wybijamy daleko. No i przy piłce jest Natsu. To zrobi zawodnik Isaku Bors. Owa FIFA. Natsu. Nie ma gola. Niestety. Ale to była kolejna właśnie taka sytuacja, na którą czekaliśmy przez całe 90 minut. Dlaczego dopiero na końcu takie sytuacje oglądamy, Piotrze? Musieliśmy stracić bramkę, żeby się obudzić. Może teraz Nowak dośrodkowanie. The Famous One, ależ to bronił Mini Keller. No, ta petarda prosto w niego. Niestety w
Famous nie skierował piłki w prawo albo w lewo. Doskonała sytuacja, ale mamy jeszcze jeden rzut rożny. Było blisko, naprawdę było blisko. Może teraz jeszcze w tym całym fragmencie gry. A i znowu Patryk był blisko i kolejny rzut rożny. Zobaczymy jak tym razem, na krótko raczej nie, bo tam przeszkadzają Duńczycy. Ewidentnie boją się na co, ewidentnie boją się tego zawodnika. Salvik dośrodkowanie, piąstkuje Keller, jeszcze Carlos uderzenie, no i prosto w Kellera. Pod koniec spotkania mogliśmy trafić drugi raz do bramki, nie udało się. 1-1, wynik średni, ale ciągle mamy szansę, żeby w drugim spotkaniu potwierdzić, że jesteśmy lepszą drużyną. Zdecydowanie tak, no ale dlaczego obie drużyny obudziły się dopiero pod koniec tego meczu? Nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście Polacy przyjęli, że tak powiem, ten gol Duńczyków na klatę i dosłownie 2 minuty później odzyskali ten remis, który przeważał przez cały mecz. Zobaczymy, jak to za chwilę się odbędzie w kolejnym spotkaniu. Przypominamy, jesteśmy w wielkim finale IFVPA Mistrzostw Świata 2019 roku. Polska-Dania. To jest właśnie ten wielki finał. Wszyscy kibicujemy teraz Polakom, żeby zdobyli ten upragniony tytuł, pierwszy w historii oczywiście takiego właśnie turnieju, no bo już wspominaliśmy, na razie mamy tylko w naszym dorobku wicemistrzostwo z 2014 roku, więc po 5 latach warto by było jednak zdobyć coś więcej, a nie tylko ten tytuł, tylko właśnie tytuł Mistrza Świata, Piotrze. Dokładnie tak, właśnie przed Wami teraz to, o czym wspomniał Bartek, czyli jak sobie radziliśmy na Mistrzostwach Świata. Drugie miejsce to na razie nasz najlepszy wynik. Spróbuję w tej chwili zapać Motiona, może się uda. Co o tym sądzisz? To by było ciekawe. Oczywiście, możemy... Sprawdźmy, czy to się w tej chwili uda. Czy on będzie w ogóle w stanie z nami rozmawiać? Connected. Już patrzę, zaczepiam go. No i zobaczymy, czy się uda. Channel switched. Hey, wake up. Siema. Witaj Motion, jesteś na live w tej chwili, więc mam nadzieję, że masz chwilkę. Tak, tak, mam 2 minutki dosłownie, no już ustawiamy skład. Dwa pytania, czy będą jakieś zmiany w drugim meczu? Nie, na drugim meczu nie będzie. W pierwszym meczu przespaliśmy tą pierwszą połowę i dobrze teraz sobie z tego zdajemy sprawę. Zaczęliśmy agresywnie grać już po stracie bramki i zamierzamy grać tak samo w drugiej połowie, w drugim meczu tak samo jak w drugiej połowie. Jasne, i drugie pytanie, żeby nie przedłużać, żebyś się mógł skupić. Czy mocno byłeś zdenerwowany podczas tego meczu? Szczerze mówiąc, jestem cały czas chodzę tak naprawdę. To jest dla mnie bardzo ważny mecz, nawet większy niż finał na LANie rozegrany przeciwko Izaka Borsa, także cały czas tutaj pulsuje moje serduszko i sprawdzam, czy jeszcze chodzi. Jasne, życzę Tobie, żeby w drugim meczu serduszko działało spokojnie, najszybciej jakieś 2 brameczki w ciągu 15 minut, to by nam ustawiło spotkanie. Tak, dziękuję bardzo ogólnie tutaj, jak mam okazję, dla czatu, bo widzę, że się zebrało nas dosyć sporo i naprawdę czujemy ten wasz doping, można tak powiedzieć, i dodaje nam otuchy na boisku i mam nadzieję, że będzie tak samo w drugim właśnie meczu, finałowego meczu. Dokładnie tak, prawie 300 widzów, zróbcie to również dla nich i dla siebie. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na Mistrzostwo Świata. Trzymaj się. Ja idę. Trzymajcie kciuki. Wracamy, Bartek. No niestety musiałem pogadać sam z Motionem, bo byłem na innym kanale. Ależ oczywiście nie ma problemu. Zdołałem to odsłuchać w całości. Motion, spodziewam się, że tam chodzi słychać cały szalony bezpośrednio. Ja go znam już, muszę się wam przyznać trochę. No już wiele lat tak naprawdę. Prywatnie również oczywiście. I no nie był to głos takiego Motiona na co dzień. Zdecydowanie my, ale my już powracamy chyba do meczu, Piotrze, bo chyba połączyliśmy się z rywalem. Dokładnie tak, wracamy na boisko.
Mistrzostwa Świata i FVPA i decydujące spotkanie pomiędzy Danią i Polską. Pierwszy mecz dwumeczu to remis 1-1. Jest nadzieja, ponieważ Polacy pod koniec tamtego spotkania zaczęli dominować, zaczęli dość dużo strzelać. No i liczymy, że teraz zdobędą te upragnione gole, które dadzą im końcowy sukces. A z kabiny komentatorskiej witają Państwa może po raz ostatni Bartosz Arłów-Fatyga i Piotr Gawron-Gawroński. Polska reprezentacja musi pokazać, że chcą wygrać. No oni o tym marzą. Nasz selekcjoner, jak słyszeliście, również byłby w niebo wzięty. Każdy z nas. Zobaczymy. Hubert już w polu karnym uderzenie, no ale ta czerwona świecąca się nad nim strzałka to nie oznaczało niczego dobrego, niestety. Powiedzieć kursor? Oczywiście, świecący nad nią. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Kursor. Troszkę rozluźnienia, szósta minuta spotkania, jest wybicie z pola karnego reprezentacji Danii, no i liczymy, że nic więcej z tego tak naprawdę nie powstanie. Dobrze, Peperoni, Juliano. Piłka dla Duńczyków. Możliwe, że to spotkanie będzie w podobnym tempie na początku rozgrywane jak poprzednie, czyli przede wszystkim uważać na tyły. No, z zapowiedzi Motiona wynika jednak, że będziemy grać bardziej agresywnie. I faktycznie te pierwsze minuty spotkania to było gdzieś tam podejście właśnie polskiej reprezentacji pod bramkę rywala. Jest teraz kolejna szansa. Salvik zagrywa do Natsu, ale ten traci piłkę, mimo wszystko walczył do końca. No i jeszcze była tam szansa przed reprezentacją Polski, żeby coś ugrać pod polem karnym Danii. No ale już musimy biegać w okolicy środka boiska. Nowak doskonale znalazł Huberta, nie było spalonego. On przyjął piłkę, podaje do Natsa. Natsu nie ma gola, jeszcze jest może samobój. Niestety nie wpadł do własnej bramki zawodnik Danii. I ciągle mamy 0-0. Zanim mówiłem, ponieważ ta akcja naprawdę była świetnie skonstruowana i gdzieś zabrakło tej skuteczności naszemu najlepszemu napastnikowi, żeby tu jednak zakończyło się bramką, golem dla reprezentacji Polski. Słupek ratuje oczywiście Duńczyków, ale to oni teraz przed szansą. Taki słupek jest zapowiedzią tego, że będziemy grali, tak jak mówił Marcin, lepiej, bardziej agresywnie. Na razie to się zgadza. Out dla nas. Lepiej to wygląda niż w spotkaniu numer 1. Zdecydowanie lepiej, ale niewykorzystane akcje się mszczą. Mam nadzieję, że ta właśnie nie będzie grała na korzyść rywala. Nowak, FIFA do środka, znowu na co, jednak niedokładnie. Ja już patrząc, kiedy on dostaje piłkę, już sobie to wyobrażam. Wielokrotnie widziałem go na ranach, kaptur na głowie, być może słuchawki w uszach to i prawda. Po prostu skupiony na tym meczu. Pewnie znając jego temperament, w niektórych momentach krzyczy na kolegów. Ale też wiesz? Bardzo się cieszy i wstaje wręcz z rękoma uniesionymi ku górze, gdy trafia do bramki albo gdy jego koledzy trafiają. No miejmy nadzieję, że będzie miał wiele okazji w tym spotkaniu. Peperoni dobrze. Kier. No i cały czas przy piłce Duńczycy. Keller, on jest groźny w ostatniej chwili. Jedna z nóg jak szprychy wsadzona. No i piłka w rękach Chrisoxa. Ale już była bardzo podobna sytuacja do tej, którą zaobserwowaliśmy w 85. minucie poprzedniego spotkania, bo właśnie tak przed polem karnym jeden z zawodników Danii po prostu po ziemi uderzył piłkę i wpadła ona pomiędzy słupki polskiej bramki. Mam nadzieję, że więcej już na tego nie doprowadzimy. Hubert dośrodkowanie, pilnowany Salvik, klatko do Natsa, no i Natsu niestety prosto w obrońcę duńskiego. No i mamy tylko stały fragment gry. Bardzo dużo teraz sytuacji po stronie polskiej kadry. Natsu Dragba w stronę bramki. To zagranie już znamy, dośrodkowanie. Jest tam jeszcze Defamous One. Uderzenie, gol! 1-0! Defamous One! No i mamy to! On uderza w chorągiewkę jak w ten słupek. Dobrze, że piłka wpadła do środka.
Przepiękne uderzenie The Famous One'a, no i 1-0 dla polskiej reprezentacji. Gnietli, no i strzelili. Mam nadzieję, że utrzymają ten bilans korzystny dla siebie, jeszcze coś powiększą. No i jest radość oczywiście polskich kibiców, biało-czerwoni na czele i chyba nie ma teraz spalonego. Jest błąd, jednak jest spalony. 32. minuta spotkania. Bramka Patryka. I na pewno Duńczycy teraz będą atakować. No, 1-1 w pierwszym spotkaniu. Oni muszą teraz trafić do bramki. Przynajmniej raz. Keller. Teraz niedokładnie Le Peperoni. Faulowany Duńczyk. No i oni mają teraz rzut wolny. Daleko pola karnego. Szykuje się rozegranie na krótko. Dośrodkowanie, no i niestety 1-1. Jose, nieupilnowany. Józef, tak, nieupilnowany jest 1-1, 35. minuta spotkania, no ale w tym meczu przynajmniej ten wór z bramkami rozwiązał się wcześniej i to nam zapowiada naprawdę bardzo, bardzo fajne spotkanie finałowe. Już w pierwszej części spotkania widzimy 2 gole dla obu reprezentacji, może teraz jeszcze Polacy. I już atakują Duńczycy. Uspokoili trochę sytuację. Bis, lewy obrońca do Hituksa. On prowadzi piłkę, przełożył sobie, potem niedokładnie podał. I rozpoczynamy akcję. Kuberty, Donatso, ten od razu w środku boiska już rozgrywa z kolegami z zespołu. Jesteśmy na lewym skrzydle. Znowu Salvik uruchomiony tutaj do akcji ofensywnej, ale dobrze odczytali to rywale. Zobaczymy, co zrobi Carlos. Doskonale, doświadczony. Jeden z najlepszych środkowych obrońców. Jak nie najlepszy. Oczywiście równie dobry jest jego kolega, Killer. Miejmy nadzieję, że oni dzisiaj no nie zawiodą. Keller, Nowak. Przerzut na drugą stronę. Bardzo przytomny Juliano. Niedokładne to mocne podanie po ziemi. No i przy piłce znowu Duńczycy. Kier. Ponownie Juliano, no i znowu zbiórka dla Duńczyków, końcówka pierwszej połowy. Minut doliczonego czasu gry. Tak, w tym momencie sędzia techniczny jeszcze przedłuża ten horror, końcówkę. Ostatecznie wybita piłka przez obrońców. Nie ma tutaj żadnego przewinienia, mimo wszystko to Duńczycy atakują cały czas Polaków. Może teraz Salvi, koniec pierwszej części spotkania. Nie, jeszcze nie mamy rzut wolny dla Duńczyków. Niestety sędzia jeszcze nie sięgnął po gwizdek. Sięgnął, ja myślałem, że to już jest koniec. Tak. Sięgnął, tak, ale nie odgwizdał zupełnie coś innego. Krótko będzie, no i znowu. Kier, dośrodkowanie, no i znowu. Mamy niestety nieszczęście, bo jest 2-1 dla Duńczyków. No i znowu to samo. Znowu zawodnik Józef z 12. Niepilnowany w polu karnym. No tutaj trochę nieszczęście, bo Kardasz wbija sobie piłkę do bramki samemu. Niestety popularny wylew, można to spokojnie chyba teraz nazwać, ale faktycznie akcja rozpoczęła się bliźniaczo, identycznie na Josefa. To on jako pierwszy strzelał, a później piłka odbiła się tak niefortunnie od naszego zawodnika. No nie można tego w żaden sposób do niego przypisać, że to jest jego bezpośredni błąd, tylko z samego ustawienia defensywy przy wystartowaniu całej akcji przez Duńczyków. 2-1. No jest stresik teraz ogromny. Jeżeli bramki się sumują, czyli nie liczą się na wyjeździe, no to ten bilans jest jeszcze nie najgorszy, bo będzie cały czas remis, będziemy oglądać tutaj trzecie spotkanie. Chociaż my teraz jesteśmy na wyjeździe, więc nawet gdyby się sumowały, to też byśmy mieli lepszy wynik, gdybyśmy zremisowali 2-2. No ale przed nami 45 minut, jeszcze dużo pracy do wykonania przed polską reprezentacją, więc mam nadzieję, że cała ta 300 widzów, ponad 300 widzów trzyma teraz kciuki za chłopaków. No i czekamy na wielkie emocje, wielkie szczęście naszej reprezentacji wirtualnych klubów. Miejmy nadzieję, że się obudzimy w drugiej połowie. Natsu, dośrodkowanie.
No i ponownie ten Józef z piętnastką. Dobrze, Carlos. Natsu. Sam teraz jestem naprawdę mocno zdenerwowany. Znam tych chłopaków osobiście. Ty również, prawda? Życzymy im jak najlepiej. No że większość z nich jest mi znana właśnie na żywo, więc no oczywiście też trzymałem od samego początku kciuki. Teraz Saldik niedobrze, no i Don Oli, o co on robi z piłką? Uderzenie obok, mamy szczęście, no ale nie można. Don Oli przy piłce w polu karnym robi co chce. Zauważyłeś to? Słuchaj, no tak gra ten zawodnik bezpośrednio. Gdzieś tam też nerwówka naszych zawodników jest widoczna. Nie chcę popełnić błędu, pamiętaj. Wiesz, że o tym jak łatwo prokurować rzut karny w FIFA, więc też muszą się pilnować, żeby czegoś takiego nie zrobić w linii defensywnej, bo to już byłoby naprawdę dramat. A on to po prostu wykorzystuje, tak? Jasne, masz rację. Teraz dobrze, Juliano. Hitux mu był niestraszny. No mamy naprawdę sporo czasu, żeby trafić do bramki. Miejmy nadzieję, że stres nie pokrzyżuje nam planów. Józef. Wspominałem o obronie Duńczyków, że no naprawdę jest dobra. No i nawet potrafią trafiać do bramki. To właśnie zrobił Józef. Nie skreślajmy Polaku, bo tu jest bardzo dużo czasu na to, aby odwrócić losy spotkania. Ale jeżeli Duńczycy tak będą bawić się na prawym skrzydle, no to wróży to nam nic dobrego. Kardasz. Teraz szczęśliwie piłka cały czas dla naszych. Krisox do prawej. Tutaj jest Juliana. Mamy jeszcze 30 minut fifowskich. Dobrze, Carlos. No ale zbiórka znowu Duńczyków. Teraz niedokładnie. A trzecia minuta spotkania. Na tablicy wyników niekorzystny wynik dla naszej reprezentacji. 2-1. Dwie bliźniacze sytuacje wykorzystane po prostu bezwzględnie przez Duńczyków dały im prowadzenie w tym meczu. The famous one. Natsu nie zabrał się z piłką niestety, Freddy. Dobrze, Killer, ale wprost pod nogi Duńczyków. No i oni znowu przy piłce. Karabak. Dobrze, Hitux do Kiera. Kier już w polu karnym, ale też dobrze. Killero. Teraz jakieś małe, jak widzimy, problemy. Gra jakby w slow motion przez chwilę. Panie, tak. A motion na pewno nie jest slow, pewnie jest bardzo fast teraz, jego serduszko. Miejmy nadzieję, że jeszcze go uszczęśliwią, że jeszcze go będą mogli uszczęśliwić nasi zawodnicy. No, nie będziemy, na pewno nie będziemy mogli powiedzieć, że tutaj cokolwiek ograliśmy, czego się nie spodziewaliśmy, bo oczekiwania są oczywiście większe w stosunku do tej reprezentacji. Chcemy mieć tego mistrza. Mieliśmy teraz naprawdę szczęście. Mieliśmy zdecydowanie, był ogromny błąd w polu karnym polskiej reprezentacji, udało się do piłkę jednak wybić. Tam chyba też Słupek ratował nasz zespół przed stratą gola. Dalekie podanie, no i niestety za szybko ten ślizg został wykonany przez Salvika, no i piłka dla Duńczyków. Sędzia nie zdecydował wrócić się do tego faulu. Ale jeżeli będzie tutaj przerwa w grze, to Salvik otrzyma żółtą kartkę, bo przywilej korzyści został podyktowany, a wiemy jak to się odbywa w FIFA 19. Hubert, Kardasz. Dobrze, ma trochę miejsca Natsu, on musi to wziąć na siebie, może The Famous One. Strasznie wielu zawodników w polu karnym teraz. The Famous One jeszcze podaje, no nie zabrał się z piłką niestety jeden z naszych zawodników. Buduńczycy tą prawą stroną, tam wydają się być najsilniejsi. Tamtej właśnie strony strzelali nam gole, co prawda ze stałych fragmentów gry, ale tam byli faulowani. Kardasz.
Natsu przy piłce. 81. minuta spotkania, nie był falowany, biegnie Salvik jak szalony, żeby pomóc. No i teraz nie ma go w obronie, ale całe szczęście jest Carlos, the famous one, Hubert, on uderza, no i niestety ten strzał nie mógł zaskoczyć jednego z lepszych bramkarzy na tych mistrzostwach. No już chyba śmiało możemy powiedzieć, że najlepszego, skoro tutaj mamy stratę goli po obu stronach. Mówiłem, Salvik zostanie ukarany żółtą kartką w 84. minucie meczu. No i jeszcze czekamy na ten zryw, taki jak w pierwszej połowie, przepraszam, w końcówce poprzedniego spotkania. Nowak FIFA prawą stroną, dragback, jest the famous one, on już w polu karnym, podanie niestety niedokładne, na pewno teraz nerwy nie pomagają, Nowak nie był falowany, jednak był, no i może teraz uda się. Strzelić gola, czy uda się zrobić podobną akcję jak Duńczycy, to jest taka sama pozycja, kiedy strzelali na 1-0, przepraszam, na 1-1, tak? Żółta karta dla innego z zawodników, który był w murze. Panowie, stać nas, was na to. Niestety teraz nie udało się, Hubert. Podanie do Natsa. O Jezus Maria, jakby to wpadło. Przecież to by było doskonałe rozwiązanie tej sytuacji. Jeszcze takie piękne. Niestety nożyce, ten strzał. Tak jest. Ten strzał był za słaby. 88, już 9 minuta meczu. Nowak zabrał się z piłką, no i pędzi. Podanie do Natsa, Natsu już w polu karnym. Nie był faulowany, jeszcze on. Niestety piłka dla bramkarza. Niestety. Trzymajmy wszyscy kciuki, może coś jeszcze tutaj się wydarzy. Na razie czekamy na wybicie. On specjalnie teraz będzie przyciągał. Schmeichel, tak jest napis na koszulce tego golkipera. Duńczycy niestety zdobywają tą piłkę, będą na pewno przeciągać jak najdłużej, na szczęście udało się zabrać się futbolówkę. Nowak do Natsu, prawą stroną Natsu, jeszcze dopada do piłki, Juliano jednak traci, wybita futbolówka daleko i teraz ten czas doliczony już jest na naszą niekorzyść. Zobaczmy, Krisox nie w tą stronę. Niestety koniec? Przegrywamy ten finał, tak, niestety koniec, szanowni państwo. Polacy wicemistrzami IFVPA, wicemistrzami świata, walczyli bardzo mocno o to, aby ten tytuł jednak zdobyć. No ale Duńczycy w dwóch meczu ukazują się lepszym zespołem, no bo strzelają o jednego gola więcej. Tylko. Tylko i aż niestety jest to dalej największy sukces wicemistrzostwa, ale ten finał... Po pięciu latach powtórzony po prostu. W 2014 roku Polacy raz już wicemistrza zdobyli. Teraz mamy 2019, 5 lat później i znowu wicemistrzostwo. Zresztą po ciężkiej przeprawie, bo tu wspominamy cały czas o tym powtórzonym meczu z Arabią Saudyjską. No i teraz pytanie, czy rozgrzewka z Arabią była rozgrzewką, czy jednak dała nam się we znaki przez to, że Duńczycy mieli też jak na widelcu sposób gry naszej reprezentacji. Myślę, że to pozostawimy tak naprawdę Motionowi do oceny po tych mistrzostwach. No ale faktycznie już o tym mówiliśmy. Zachowanie administracji oczywiście IFVPA no nie jest godne pochwalenia. My graliśmy naprawdę godnie przez całe mistrzostwa. Nie udało się wygrać, ale powtórzyliśmy mecz z Arabią. Wzięliśmy to na klatę, wygraliśmy ten półfinał. A ten finał z Danią niestety po dwóch bliźniaczo podobnych bramkach. Nawet zawodnik z numerem 15 w obu brał udział. No niestety po takich błędach, po dwóch stałych fragmentach przegrywamy. Szkoda. Szkoda, ogromnie szkoda mówię, bo znamy faktycznie, tak jak wspominałeś, zawodników na żywo i wiemy pewnie, jak bardzo chcieli zdobyć ten tytuł. No jeszcze w wirtualnych klubach nie ma tych nagród tak wysokich jak w innych tytułach e-sportowych, więc tutaj się liczą właśnie to serducho włożone do tego typu turniejów jak Mistrzostwa Świata, jak Ligi Mistrzów czy zdobywcy Mistrzostwa Krajowego. No naprawdę, naprawdę wielki szacunek dla was panowie za to, co pokazaliście do tej pory, w jaki sposób rozgrywaliście te wszystkie mecze. Starałem się je śledzić praktycznie od początku i jestem
bardzo zadowolony, że tak właśnie wasza kariera się tutaj w reprezentacji rozwinęła i tak daleko zaszliście. Szkoda, szkoda wielkiego finału, no ale mówi się trudno, jedziemy dalej. A miałem plan wkroczyć do szatni naszych zawodników i troszkę przeszkodzić w tej fecie. Teraz to chyba nie ma sensu niestety, żeby przeszkadzać najprawdopodobniej. Domyślamy się, że raczej smutek przeważa, więc po prostu będziemy kończyć w tym momencie już streama. Dziękuję, że byliście z nami. Było was w najlepszym momencie 350 osób. Tak, 352 osoby. Dziękujemy wam bardzo. Szkoda, że nie udało się wygrać, ale no cóż, może się dopiero rozgrzewamy. Miejmy nadzieję, że najlepsze przed nami. Bądźcie z nami, wspierajcie polskie kluby wirtualnej gwiazdy. Śledźcie nasze organizacje, wiecie gdzie nas szukać, między innymi EVPA, zapraszamy na Facebooka. No i cóż, jeżeli jeszcze nie wiecie jakie są zespoły, jakie są drużyny, z czym to się je, to uwierzcie, że warto, wejdźcie na Facebooka i poszukajcie dobrze, między innymi PLWK, EVPA, te organizacje mogą wam dać wiele emocji. No cóż Bartek, chyba będziemy kończyć powoli, prawda? Myślę, że tak. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Kłaniamy się nisko. Komentowali dla was oraz przygotowywał stream. Tak samo tutaj Piotrowi nie wolno odebrać w żaden sposób honoru ze względu na to, że od samego początku prowadził was przez te mistrzostwa. Komentowali Bartosz Orłów-Fatyga i Piotr Gawroński. Dziękujemy bardzo. No i do usłyszenia.